Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Gas Station Simulator, czyli... chciałem powiedzieć na Dzikim Zachodzie przygodę, ale to niekoniecznie Dziki Zachód, nasza przygoda na stacji paliw, więc możemy zaczynać. Tylko kilka spraw, jeżeli chodzi o nasze live'y. Wczoraj mieliśmy fajny live z pokazu, co prawda gry no, pozostawiły trochę niedosyt. Niedosyt to chyba takie delikatne określenie i pasując idealnie do tego, co nam przygotowali, bo z jednej strony tak jeszcze właśnie podsumowanie, ale to nam się gdzieś przewinęło później w tych kosmitach. Z jednej strony podobało mi się to, że w końcu gdzieś ktoś, no trochę jak na pokazie Sony, pomyślał nad tym, że nie robimy gadających głów, pokazujemy gry. Może niekoniecznie konkrety z gier, tylko jakieś filmiki. Jest fajnie. Z drugiej nie dostaliśmy żadnych dat większych, więc trochę się dziwię, bo mogli wrzucić przecież Gothic Remake i gdzieś tam jakiś filmik sobie przygotować wcześniej. Mogli tak samo Kingdom Come gdzieś tam filmik wcześniej przygotować i wrzucić na zasadzie kiedyś będzie, ale bardziej z informacją jest w produkcji. No ale z jakiegoś powodu tego tak nie zrobili. No cóż, zostawiamy temat za sobą, chociaż jeszcze będąc przy tym wczorajszym live'ie, bo niestety były wyłączone napiwki, bo ustawiłem całego OBS-a specjalnie pod pokazy, tak żeby to pasowało. Ale przez to nie wyświetliły się nam wczorajsze napiwki, więc nadrabiając po kolei wszystkie, bo to trzy pojawiły się, ale trzy naprawdę konkretne. Damian na początek. Witam serdecznie. Całkiem inaczej sobie ciebie wyobrażałem. Oglądam twój kanał od dłuższego czasu. Chyba od Kingdom Come. Sorry za nieoglądanie reklam. I do tego też przejdziemy, bo to jest całkiem ciekawy temat. Żałuję, że wczoraj to nie wyskoczyło, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Więc za moment zalejemy do pełna. Tylko jeszcze tak chciałbym... Szyna, dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy dzisiaj się udało natrafić na siebie, ale dzień dobry, dziękuję. Po prostu czułem tak trochę się źle z tym, że no to wczoraj się nie wyświetliło. A powinno. Więc chociaż dzisiaj tak chciałbym podziękować i pozdrowić tu wspierających. O, a widzę, że jeszcze Nightbot się odzywa. I Keskel, pozdrawiam. I czy patrzę, czy na czatach jest? Chyba nie ma. Chyba nie ma z nami, a może będzie za moment. W każdym razie my kontynuujemy grę. Ja znikam i będziemy mogli sobie porozmawiać. Ustawiam trochę głośniej, bo teraz już powinno wszystko działać dobrze. I będę siebie słyszał i będę mógł normalnie mówić, bo przyznam, że ta gra w menu była głośna. To potrwa chwilę. O, nasz kolega od Nietoperze, tak? Więc możemy zaczynać. Nie no, ja po ratajach biegałem. A, i była podpowiedź, że po co biegałem, jak mogłem się spryskać z raszaczem i w ten sposób działać. Rozmawiałem z tym dzisiaj o tym ze Staszkiem, bo Staszek mówił, że po co kombinowałeś, mogłeś właśnie tak. Ale no jak ktoś myśli, że jak ktoś się już miał okazję tak spocić konkretnie, to wie, że jednak ten pot trochę inaczej i wygląda i działa. Pierwsze co, że jakby się spryskać wodą, to dość szybko schodzi z człowieka, a jednak pot się trzyma dłużej, mam takie wrażenie. A druga sprawa, że wygląda też inaczej. Inaczej się te włosy lepią i tak dalej, więc prawne oko by widziało, że to nie pot. Panie, to jak z tym płotkiem, to po poznańsku, ale vlog super, jakby co. No właśnie, żeby jakby ktoś się zastanawiał, o co chodzi, z jakim potem i tak dalej, bo myślę, że dużo osób, które są na live, no to są jeszcze na live, bo nie widziały vloga, tak? Bo jakby trafiły na niego przed live'em, to moglibyśmy się już nie widzieć. Napisy są po angielsku, a faktycznie napisy się po angielsku włączyły. I opcje, co się tu stało? Tutaj. Language dajcie nam. Kurczę, no przez te wszystkie gry po angielsku, to że ten angielski stał się takim normalnym i później człowiek może nie zauważyć tego. A to ciekawe, czy była jakaś aktualizacja? Nie, tu nam nic nie pozmieniali. Głośność muzyki, no w menu ta muzyka teraz głośno gra, ale za to tu jest normalnie. Lech, Wisłę, Kraków, w ten sposób. A to faktycznie znajomi byli. Chciałem mówić, że ja to tam po ratajach tu okolice Malty biegałem. Działa podnoszenie papierów, naprawili to. No proszę.
cyk, to my bierzemy worek i... A nie, nie, nie obrazy, worek bierzemy i zbieramy. No i działa i możemy w końcu posprzątać, tak byśmy chcieli. No właśnie, główne bugfixy, no to mamy. Czyli stolik na młodego też będzie. Idealnie, idealnie. Czemu bez kamerki? Nie, no mieliśmy na pokazie kamerkę. Wystarczy. A jak nie wystarczy, to jest w tym. To jest na Twitchu kamerka cały czas. W ten sposób to działa. Ale tu ciemno. I w ogóle nie widać, jak wymalowaliśmy to ładnie. Męski, damski. Tak to działa. Mieliśmy, bo pamiętam, że z czymś zostawiliśmy naszą okolicę, że coś zrobimy na początku. To, co mnie smuci, to mam wrażenie, że trzeba z czasem odmalować te ściany, tak? Myślałem, że jak już raz pomalujemy, to rasa dobrze, a tu się okazuje, że to chyba tak miło nie będzie, albo one już na stałe pozostają takie brudne, zaraz zobaczymy. Nie. No ale to nie będziemy. Grzyb też żywy, niech rośnie, pokombinujemy. Przystanek autobusowy, tak, o, Lady tutaj dobrze podpowiada, mieliśmy przystanek autobusowy odpalić wśród tych rzeczy, funkcje. A, i może pad będzie lepiej, a, może będzie lepiej działał. Dzień dobry, dzień dobry. Gra warta uwagi, zaczęła się, to też miło słyszeć. No. To cieszę, ale przyznam, że coś jest, no, w tym. Zresztą widziałem, że dużo, dużo artykułów na temat tej gry się pojawiło w różnych takich branżowych portalach. 99 oni chcą za przystanek, to niestety, dopóki nie zarobimy trochę grosza, to przystanku nie postawimy. Pada chyba nie ruszali. Zobaczymy. Zobaczymy przy zamówieniach, jak to będzie wyglądało. Grzyb w środku pustyni. No teraz taki sezon, tak? Do 30 minut będę meldował, że żyję? Czy co 30 minut? Bo to różnie może być. Otworzyliśmy, otworzyliśmy. To zaróbmy na start trochę pieniędzy. Zbierzmy trochę śmieci, jak tu jesteśmy, nim ktokolwiek podjedzie. No, no. O, Zajrzałby do środka, może coś tam jeszcze jest. I cyk do kontenera. Pobijemy rekord? Może na rekord pójdzie. Cyk. Gorzej jak na dachu się zatrzyma. A nie. Aj, ale to by było piękne, jakbyśmy tak wyrzucili tu w ten sposób i nagle cyk punkty. Czy to jest gra twórców tej gry o Lombardzie? Chyba nie, bo tu jest za ten tytuł, to jest Drago odpowiedzialne. Tak mi się wydaje, siła Halka. A Lombard był Duality Games? Chyba tak to się, ale mogę się mylić, bo to tak z pamięci mówię. No w każdym razie tych twórców mieliśmy na kanale Treasure Hunters. Tak, to właśnie tak to Arban mówi. To poszukiwacze skarbów mieliśmy od nich, no to taka zdecydowanie mniejsza gierka od tej stacji. Jestem w szoku. Bo przyznam, że Treasure było też spoko, ale no zdecydowanie mniej zaawansowane, tak? I jestem w szoku, że mamy taki skok z Treasure Hunters na taką stację tu, gdzie tych no funkcji czy opcji jest naprawdę sporo do ogarnięcia. Więc zastanawiam mnie, jak będzie wyglądała kolejna gra tego studia, bo przypuszczam, że też symulator, ale no w krótkim czasie zrobili naprawdę spore postępy. I to napawa optymizmem. Ostatnio też mówiłem, że grę nie wydaje Playway, tylko Movie Games. I tak to wygląda, ale z tego co sprawdziłem, to Movie Games stanowi ponad 30% portfela Playway. Znaczy inaczej, ponad 30% udziału Movie Games należy do Playwaya, o, w ten sposób. Więc to jak w jakimś tam stopniu, może nietypowo Playway, może nietypowo Playway, ale gdzieś tam jakieś powiązania lekkie są. Dobra, mamy to. 20 zamków. Mam maila od nich. Jakiś cosplay? Miał być grany, czy jak? A klient przy paliwie, okej. Okay. Nie przywykłem do tego. Dzień dobry, dzień dobry. Każdy, że tego paliwka też tak trochę średnio, tam pamiętam, mieliśmy już na składzie, więc trzeba uważać.
po maludach może. No, zabierzemy się później za robotę. Właśnie, działa gąbka już normalnie. Czyli rzeczywiście to był bug z gąbką. No to dobrze. Have a nice day, okej. Czyżbyśmy tam mieli jakiegoś złodzieja, czy... Najlepiej jakby przyszedł, ukradł taśmę i poszedł. No powinniśmy dzisiaj się dorobić... O, stan paliwa jest niski właśnie, to mnie martwi. Tylko, że nie stać nas na specjalnie szaleństwo jakieś dużo większe. Chodź kolego, no. Szybko ciebie skasujemy i idziemy do warsztatu. W warsztacie są pieniądze, chociaż nie wiem, czy mamy wystarczająco materiałów do prowadzenia napraw. Przekonamy się na miejscu. Jeszcze coś? Okej. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ile mamy oponek? No, ale tylko jedna opona, więc koleżanko, oby to nie był problem twój. Nie mamy chyba więcej na stanie. A nie, mamy 3 oponki. Oje, no to jest spoko. No to kamień serca, to pokażcie nam. Ale i tak tylko jedna jest walnięta. Więcej problemów. Właśnie, zobaczymy jak to z tymi oponami. Okej, dalej można odkręcić kilka na padzie. Więc dorobimy się na słomie. Garaż w stodole idealnie. No najgorzej, że ona też do odmalowania jeszcze jest. Klient przy paliwie. Ciekawe, czy wystarczy nam tego paliwa dla tego klienta. Bardzo dobry motyw spotrzę, a cieszę się, że z odbioru, tak, jaki jest tego vloga, bo zupełnie nie wiedziałem, co ja publikowałem na Instagramie, a na Instagramie też w związku z spotami materiał. Można zobaczyć. Nie, tu widzę, pad dalej nie działa, ale myszka też nie. Czyli rzeczywiście te błędy związane z padem jeszcze nie do końca są tu poprawione. Nice day. Na późniejszym etapie powtarzalne. No, dlatego myślę, że, a przynajmniej liczę, że większość rzeczy za nas zrobią pracownicy na późniejszym etapie. Te najbardziej monotonne i powtarzalne kwestie, tak? Jakby nie patrzeć, to jest taki też trochę urok symulatorów, że... No jednak te zadania, tu i tak wydaje mi się, że tych takich minigierek jest całkiem sporo. No ale jednak to taki po części urok symulatorów, że powtarzamy pewne kwestie, tak? Symulator busiarza... No kolego, jak ty żeś to położył na taśmę? Symulator busiarza, no raczej trzeba się nastawić, że... Będzie cały czas jazda busem. Dobra, przetarte. House flipper jak mieliśmy, no to cały czas remonty. Dochodziły nowe rzeczy, nowe budynki, nowe problemy, ale no... Ten jaki fanatyk lodów. No ale co oni tak to kładą? Z tego co widzę, to twórcy jeszcze przynajmniej 3 symulatory szykują na ten rok. Właśnie wiem, że na Steamie, bo na Steamie chyba tam się wyświetlało kilka, ale nie pamiętam już czego. I to w tym roku jeszcze 3 symulatory by mieli wydać? Znaczy... Przypuszczam, że na ten rok to się nie uda wszystkich, ale... No byłbym w szoku. Aż chyba zobaczę House Flippera, czy polecam. Znaczy no teraz nie wiem, bo... House Flipper jest spoko, ale no trzeba mieć na uwadze, że jest powtarzalny mocno, tak? Tam jest cała ta zabawa w... Tam jest cała zabawa w remontowanie domów. Zresztą no House Flipper to wtedy Playway miał mega święte. Pamiętam, że akcje Playwaya to po House Flipperze to wyskoczyły. Na kilka miesięcy do premiery Agonii. Gdzie znowu... No była chyba jedna z większych tragedii, jeżeli chodzi o tę firmę, ale stanęli na nogi. Mamy już forsy na paliwo, tak, na paliwo i przystanek, ale to myślę, że zamkniemy w ogóle stację za moment. Jeszcze może dobrze jakby ktoś, albo dobra, to zamówmy paliwko jak tu jesteśmy, zobaczmy czy da radę. Ja chyba jednak myszką łatwiej, tylko to i tak myszka za chwilę znika, tak, dostawa paliwa. Zamów stówkę. Kurczę, bo najlepiej by było do pełna zamówić i się nie bawić. No ale nie stać nas do pełna.
czy coś z Kingdom Come 2. No wygląda na to, że chyba trochę potrwa, nie się go doczekamy, bo jeżeli byłoby już blisko, to by pokazali wczoraj. I tam... Co to? Już? Nie. I to mnie trochę martwi, szczerze mówiąc. Czy będzie maraton Deathloopa? Znaczy, przyznam, że teraz, po tym jak już mamy ten vlog, no to... Będzie na pewno dużo więcej filmów takich z gier na kanale, bo nie ukrywam, że... No zabrało to naprawdę dużo czasu przez ostatnie... Dwa tygodnie praktycznie, tak? Ostatni tydzień to głównie nagrania i tak dalej, no ale wcześniej gdzieś też się pojawiały, czy to scenariusz, pomyśleć co i jak zrobić i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie chyba najgorsze w tym wszystkim, czy to ten vlog, czy tak mieliśmy gdzieś inne wcześniej, że to wydaje się, że o, co to jest? To jest chwila usiąść, nagrać, a to zabiera naprawdę dużo czasu. Sama kwestia wokół, związana z publikacją jakieś dzisiaj, no Staszek uratował sytuację, pomagając z miniaturką, naprawdę porządnie, przerabiając moją pierwszą koncepcję. Zresztą ja może bym pokazał pierwszą koncepcję miniaturki, jaką mi... Ale to później, to będzie na Twitchu na koniec live'a, to żeby mi Twitche przypomniały na koniec live'a, bo pierwsza koncepcja miniaturki to jest taka 18+, nie nadaje się tutaj, żeby jakoś to publikować. No. Więc Staszek pomógł z miniaturką, ale i tak dzisiaj cały dzień zleciał na jakieś tam, żeby opisy przygotować na Instagrama. No Deathloop jest też nagrany, odcinek już leży praktycznie na kanale, ale nie było kiedy go opublikować. Jeden klient przy paliwie, to nam się chyba bardziej opłaca przy paliwie. Więc tak, Deathloopa będzie na pewno więcej. Więc też zobaczymy, no bo za chwilę mamy kolejny symulator, Medievala. The Tenants. Znaczy do The Tenants myślę, że wrócimy to tak jak z Medievalem czekaliśmy. O, zepsuła się gąbka. Do The Tenants wrócimy jak już wyjdzie pełna wersja, bo myślę, że nawet mimo tych dużych aktualizacji to nie ma sensu odpalać... No cześć. Tak jakby z wieczoru panieńskiego przyszedł, to jakieś asety z wieczorów panieńskich. No i tak pochwaliłem gąbkę i przestała działać. No świetnie. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Oj nie, teraz już w ogóle przestało. Gąbko, chodź. Gąbka. Działa, o. To trzeba trochę poklikać. I będzie dobrze. Dużo policji, a trzeba było zajrzeć do nich tam na ten. To faktycznie może coś by mieli więcej. Vlog już na YouTubie, tak, tak, tak. To ktoś nie widział vloga na YouTube? No to koleżanka z warsztatu. Jaki ruch! Jak to do nas skoczyły? Co tu? Po co panie przyszły? Pewnie lody. Pewnie lody są grane. Ach. Ale ta druga w oczach miała lody, więc... No chodź. Thank you. Znaczy mimo, że miała okulary. No właśnie przez to. Fajne pomysły wykonanie. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy, no ja jest tam takich parę zgrzytów. No, też napoję. Jest parę zgrzytów, które chętnie bym poprawił, tak? Czyli szczególnie w wywiadzie, tak? Ustawienie kamer. No ale to... Ani czasu nie było za wiele, ani możliwości. I tak w sumie dość komfortowo można było to wszystko poprowadzić, ale no... To jest część, którą bym widział trochę inaczej, tak na przyszłość, żeby zrobić. Znaczy jakby znowu była taka możliwość. No, ale myślę, że... No tak to rzeczywiście całkiem. Całkiem, całkiem. Mamy branie, no w tym sklepie. No właśnie widzę, że lecą na to, ale my będziemy musieli za chwilę zamknąć tutaj. Skoczmy jeszcze na moment do garażu, bo to jest fajny pieniądz i zamykamy i w końcu odpalimy ten przystanek, tak? Nie sprawdziłem, czy mamy wszystko, ale chyba mamy. Mimka była już najważniejsza. Tak, tak. Czy wywiadzie lekki stresik? Też. To... I to chyba z jednej i z drugiej strony był, tak? No bo to... To jest zawsze takie trudne, to tak jak ze Staszkiem kiedyś nagrywaliśmy, ja nie pamiętam czy Staszek to w końcu opublikował czy nie, była nasza rozmowa na temat indyków i gier AAA.
Spoko jest, tak się usiądzie i rozmawia ze sobą, tak na luzie, ale jak już się chce powiedzieć coś więcej, gdzieś zna się wcześniej, czy pytania, czy to, o czym się będzie mówiło, no to jest chyba największy błąd. Może taki błąd, jaki sam popełniłem, że też przekazałem wcześniej te pytania. Bo później chce się powiedzieć aż za dużo i znowu jak się o czymś zapomni, gdzieś coś wyleci z głowy, no to znów pojawia się taka wizja, że chce się to dopowiedzieć, tak? Gdzieś jakaś taka blokada, dodatkowy stres, czy się powiedziało wszystko, o czym się myślało i tak dalej, nie? Mimka zawsze śpi w łóżku? Zależy od dnia, ale częściej śpi w łóżku niż nie śpi, tak? To akurat u niej takie dość typowe, więc... Ale przyznam, że... O, mamy to. Ta scena z Mimką, no, wyszła perfekcyjnie. Co prawda ustawianie lamp, tego wszystkiego, no jak ktoś śledził zresztą Insta, to widział te ustawienia, jak to wszystko tam wyglądało. Ale no z nią no, rozegrane było za pierwszym razem się udało, jak nigdy. Jak nigdy. Więc no... Byłem zadowolony z niej. Czy był? Ostatnio był reset pojazdów. UFO przyleciało na koniec live'a. Nam wszystko zabrało. Dobra, panowie, pożegnajmy się. A tu był jeszcze samochodzik. Nie wiem, czy pewnie w toalecie siedzi. Szybko, nim przyjdzie. Nim przyjdzie, gra z czasem. O właśnie, nie mamy Kingdom Come 2, ale to mamy chociaż to. Dobra, kolego, czekaj. Daj twój bagażnik. Ach, myślałem, że się jeszcze włamiemy tak, ale nie dało rady już. W ruchu nie dało. GTA na dzikim zachodzie? Trochę tak. No dobra, posprzątajmy tutaj przed przybyciem pracownika. I zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Budujemy, co tam? Godzina czwarta, dobra, żeby przeglądać CV i przeprowadzić rozmowy. W końcu będzie na stacji pracować, więc całą dobę wraz z nami. Jak ty masz tyle kasy? Ja mam zawsze po 300 i zawsze muszę wydać na paliwo, a do garażu nie mam klientów od dłuższego czasu. My unikamy klientów do garażu. Ale nie, głównie nasze pieniądze wytryk w dłoń. To jest dobry biznes, żeby zrobić coś więcej, czy zarobić coś więcej. Ja wiem, że to tak... No nie do końca może tak powinno wyglądać, no ale cóż. Taki mamy klimat. Road 66, czy jak to tam... Czekaj, wywal tę miotłę. I kliknij w komputer. Funkcje inne i budujemy przystanek. Nareszcie. Mimka. Nie no, najbardziej mi się podobało w tej scenie, że ona faktycznie wyglądała jakby tak wstała, zaspana, taka, co się dzieje, o co chodzi. Czy Life is Age of Empire 4? Przyglądałem się. Tylko najgorsze jest to, jeżeli chodzi o Age of Empire 4 betę, że tam cały czas jeździ po ekranie taki znaczek, coś tam, test. I to się aż niedobrze robi od tego znaczku, więc poczekamy, jak będzie pełna wersja. Odbudowanie przystanku da znać kierowcom, że jesteś w stanie przyjąć ich i pasażerów. Uważaj, nawet jeden autobus może być pełen chmary ludzi. A, to, i co to? Ludzie będą przyjeżdżać do nas na zakupy? Okej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, słyszę telefon. Nowy e-mail. A, moment. Nowy e-mail i telefon. Dobra. Jeśli starczy ci się, odbierz telefon wuja. Bierzemy. Kurczę, poziom nam spadł. Mieliśmy 98%, a teraz jest 84%. O co chodzi? Wujek! How was the rush hour, nephew? Hope you didn't get trampled beneath all the customers coming in from that bus. I've heard workers tell me there's little difference between a passenger bus and Armageddon. Now, if you're feeling overworked, how about investing in some help? Trust me, it's a completely different experience being the one in charge. Give it a shot. See how it feels to be the boss of your own establishment. I'll send you more information in an email in the future. No to zobaczymy, ale rozumiem, że jak stacja zamknięta, to i tak Armageddon nas nie interesuje. Jaki to w ogóle imprezowy bus? Kolorki takiej.
Szkoda, że w Polsce taka budowa nie jest tania, bija to $99. Ja myślę, że to pewne takie uproszczenie. No jakby nam przyszło zbierać kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy na wiatę, to by mogło być różnie. Dobra, o! E-maile są sortowane. No w końcu ktoś pomyślał o tym, żeby sortować w tę stronę. Dobra, Tankot, teraz pływasz z dużymi rybami, albo przynajmniej starasz się dostać do naszego jeziora. Nie myślałem, że przystanek autobusowy będzie kolejnym krokiem do bogactwa. Pozwól, że zdradzę ci kilka sekretów o tym, co stanie się z twoim biznesem. Jeżeli czułeś się przepracowany, będziesz musiał zmienić swoje nastawienie. Kiedy podjeżdża autobus, czas na alarm czerwony. Ilość podróżnych jest zawsze ogromna. Oczywiście każdy z nich myśli, że jest twoim indywidualnym klientem i ocenia cię pod takim samym względem jak każdy inny. Powiedzmy tak, wyobraź sobie 30 ludzi goniących za jednym ostatnim batonikiem albo wchodzących w tą samą plamę na podłodze. Istnieją ciosy w twoją popularność, z którymi ciężko się pozbierać. Z których? Z drugiej strony, 30 ludzi, którzy wykupują cały twój towar po wygórowanej cenie, to prawdziwe marzenie. Więc uważaj, bądź czujny i wyjduj te tyle majątku z każdej wizyty busa, ile tylko jesteś w stanie. PS, jeśli jednak jest to i tak dla ciebie za dużo, nie ukrywaj i daj znać. Wujek zrozumie. W takim wypadku postaram się pociągnąć za sznurki, by autobusy dały ci spokój. Wydarzenie autobus może zostać wyłączone. A, okej, tam były faktycznie losowe wydarzenia. Ale pracownika chcielibyśmy zatrudnić. Zatrudnij. Może tak, łatwiej nam będzie jednak, jak stąd wyjdziemy. Pracowniku, drogi. Wyjdźmy tak i na chwilę włączmy mychę. Kurczę, nie wyłączyłem Nightbota, ale za to dobra wiadomość, naprawiłem Nightbota na Twitchu. Kena na 5-6 godzin? To by było całkiem spoko. Kup przynajmniej jedną przyczepę, żeby zobaczyć listę potencjalnych. Okej, okay, to co oni nam przyczepami? Ludzi wożą? Okej, okay, przyczepę dla twoich pracowników, by mieszkali tuż nieopodal stacji. A, w ten sposób. Zapewni im wszystkie niezbędne potrzeby. Kup. Nie da się wyłączyć, jest zablokowane. A, tak to robią. To co, kolejną przyczepę? Nie, bo nie będzie pieniędzy na pracownika. Czy my mamy w jakiś sposób Maciek i Amelia? Czy my mamy jakoś im się przyglądać? Tankowanie, jeden... Moment, które... Jak to odczytać? Jeden, a po drugiej stronie jakieś duże takie cyfry, liczby. Zobaczmy. Maciek, umiejętności pracownika zwiększa się, kiedy zdobywają nowe poziomy. Co czyni ich tempo pracy szybszymi? A, to tu jest chyba poziom pracownika, a tu jest tempo pracy, tak? Na tym poziomie. Wyższe poziomy również oznaczają lepszą satysfakcję klientów i większe szanse na otrzymanie napiwka. Zagraniczny pracownik z Europy. Maciek pracuje w Ameryce już od pewnego czasu. Podkreśla, że bardzo potrzebuje zawodu, gdyż jego wiza powoli dobiega końca, a nie może obiec się o jej przedłużenie bez posiadania ważnego kontraktu. Podkreśla, że jego doświadczenie z pracy w Europie jest rozległe. Niestety wszystkie jego akta pracy są w obcych językach. Automatyczny tłumacz w miarę sobie z nimi radzi. Masz jedynie nadzieję, że tłumacz nie pomylił słów i Maciek nie popełnił żadnego przestępstwa. Słownictwo tego aktu może zostać wzięte na oba sposoby. Okej. Okay. Po prawej jest stawka na godzinę. Aha. Znaczy ile są w stanie zarobić, czy ile chcą za tę robotę? Amelia lepsza. No Amelia ma drugi poziom i niższe stawki w takim razie, ale nie wiem jeszcze, czy to dobrze, czy źle. Znaczy, Amelia idealnie się na kasę i sprzątanie nadaje, tak? Patrząc na stawki i poziom. Sylwia od razu informuje, że Amelia szuka jedynie tymczasowej pracy. Jej celem... A, tylko to tymczasowa, a Maciek by chciał na stałe. Jej celem, w oparciu o podane zainteresowanie, jest zostanie lokalną celebrytką. Jej doświadczenie zawodowe to zlepek krótkich okresów w innych branżach serwisów usługowych. Pracowała w tej branży prawie 4 lata, chociaż jej dane zatrudnienia nie do końca pokrywają się z tą liczbą. Łatwo wchodzi w interakcję jedynie z małą grupą osób, traktując resztę bez szacunku. Została 2 razy zwolniona z poprzedniej pracy. Kurczę, no ideały. Właśnie pytanie, czy zaraz ucieknie, czy nie? Dobra, kupmy Amelię. No ma wyższy poziom, tak? Możemy jeszcze Amelię kogoś tam wziąć do tej przyczepy? Zajęte przyczepy, nie no, zakładam... Dobra, wyjdźmy na moment. Pracowników można znaleźć przy przyczepie. Znajdź swojego pracownika i nadaj mu zadanie. Okej. Okay.
Maćka? Kurczę, wszyscy chcą Maćka. No to cóż, no jak zdążymy kupić przyczepę w międzyczasie, to weźmiemy Maćka. Nie no, ale bo... Później by było, że kupiliśmy Maćka, tak? I no... Amelia. Rozpocznij rozmowę, a możemy tu pogadać? Lista zadań. A, to tu możemy. Pracuj przy kasie. To nie trzeba było iść do przyczepy w ogóle. Tylko czy najgorzej, że pada kliknąłem. I teraz... Nie rozmawiaj z Amelią. Wyjdź stąd. Daj swojemu pracownikowi przepracować co najmniej 8 godzin. Co to jest 8 godzin? Ale otwórzmy, tak? Otwórzmy i zobaczymy, jak sobie Amelia... No bo nie chcemy tego Armagedonu brać na własną głowę, tak? Zobaczmy, co tam za maile. Mam nadzieję, że Amelia nie czyta maili. W ogóle gdzie ona ma tę przyczepę? Amelka? A idzie do roboty. Zmęczona coś? Nie. Trochę jakby w Maczku pracowała na słuchawce też. A, co 30 minut. No to dobrze, to teraz bardziej zrozumiała wiadomość, więc działa. Sztuka zatrudnienia. Bratanko, pora porozmawiać o logistyce. Nie jesteś już dzieckiem, pora poznać smak dorosłości. Porozmawiajmy więc o wszystkim, czego ci trzeba. No dlatego wzięliśmy Amelię. Po pierwsze, nie możesz zatrudniać nikogo, nie będąc w stanie go opłacić. Stacja jest na pustyni, więc twoi pracownicy będą potrzebowali zakwaterowania. Może być przyczepa, czy cokolwiek tam dla nich znajdziesz. Liczy się to, że jest to twoja inwestycja. Kiedy już rozwiążesz sprawę zakwaterowania, pora kogoś zatrudnić. Ludzie błagają o pracę praktycznie codziennie, godzina za godziną, ale nie są tak śmiali, by regularnie wysłać swoje CV. Średnio otrzymasz 2 CV na 12 godzin. Jeżeli nikt nie pasuje ci do gustu, po prostu ich zignoruj i poczekaj na kolejną falę pracowników. Twoi pracownicy różnią się od siebie umiejętnościami i preferencjami, więc wybierz tych, którzy będą dobrze się spisywali w tym, co aktualnie potrzebujesz. Pamiętaj, talent mierzony jest w złocie, co oznacza, że pracownicy z lepszymi kwalifikacjami będą chcieli większej zapłaty. Na koniec nie zapomnij, że człowiek to bestia, która się prędzej czy później zmęczy. Obu nam pasowałoby mieć niemęczących się pracowników, ale musisz jednak dać im trochę wolnego. Czasami jednak jednorazowa premia do pensji zadziała lepiej niż łóżko. Jeżeli potrzebujesz kogoś na trochę dłużej, nawet jeśli jest zmęczony, nie zawahaj się ruszyć swoją gotówką. Więc jednak z tymi ludźmi... Więc jak tymi ludźmi zarządzać? Proste. Możesz przejść do twojego pionka bezpośrednio lub użyć komputera. Okej, okay, wiem. Cofaj, bratanku, wiem jak motywować ludzi. No i co? Busik przyjechał? Autobusy? O! No to pracownik niech tam leci. Rozumiem, że za te 8 godzin zacznie marudzić, że przydałoby się już wolne, bo co to? Kurczę, dojeżdżać do roboty nie musi. Klient przy kasie. No, Amelia, pokaż, jak to robisz. Salary. Dołóż towary. My chyba byśmy musieli zamówić towary. Amelia? No, pokaż. Jak jest gorzej niż... Dlaczego ty masz minus 21? Amelia, co jest z tobą nie tak? Psuje w ogóle opinię o naszej stacji. No co za pech. A pierwszy event z autobusem, a to będzie kolejny event. To tam aż tak nam się nie spieszy, tylko martwi mnie Amelia w swojej robocie, że nie do końca się chyba sprawdza. Obniża nam ratingi. O, poziom mistrzowski, co z tego może być? O, mamy cię. Więcej produktów, to będzie większa kasa. To co jest, spróbujemy zdziałać w tym temacie? Mamy to. Chociaż największa kasa to jest tutaj, z wytrychów. To działa. Klient przy kasie dwóch. Nie zastanawia, czy chociaż jednego Amelia obsłuży tak, że będzie zadowolony. I co? Zadowoleni? Czy jakiś kop ze Staszkiem w najbliższym czasie? Coś będzie to w bardzo bliskim czasie. No co, zero zadowolenia? Klient przy garażu, najgorzej.
Ale Amelia, no... Mam wrażenie, jakby... Tak, patrzę. Po co ci ten wytryk? Jakby zupełnie nie czuła tej roboty. Ta, poklikać. I tyle. Panie policjancie, lejemy. Ile? Zamówione 16 litrów. Okej. Awesome. Dobra, to wszyscy do Amelki. Nie no, dobrze by było zarobić na kolejną przyczepę i jeszcze kogoś od nalewania paliwa mieć. Mamy tylko jedną oponę, więc mam nadzieję, że to wystarczy, aby cię zadowolić, dziewczyno. Jakoś powinno być. O, szczęście całe. Nowa bank zagraliśmy, ale to jest pieniądz w oponach. Chociaż teraz patrzę, że my chyba możemy przed naprawą mniej więcej wyczuć, jak to ten stan ogumienia wygląda. Niech ona stoi, pachnie, my będziemy pracować za dwoje. Znaczy, można by było ją do sprzątania jeszcze wykorzystać. Chociaż akurat chyba nie mamy aż tak dużo terenu, żeby to wymagało sprzątania, ale jakby pobiegała, to by nie było źle. Kamesawa! 10 minut temu, dlaczego ja tego nie słyszałem? Co jest nie tak z tobą, Twitch? Znaczy, mówię o programie, który obsługuje Twitcha. Dzisiaj się dowiedziałem, że mogę być ojcem po wielu staraniach. Zdrowie mojego maluszka i pozdrowienia dla wszystkich obecnych. No to gratulacje! No właśnie, o! Tutaj dopiero widzę. Jak nie odczytam, a że nie... No... To gratuluję i trzymam kciuki. Trzymam kciuki. Nie wiem, dlaczego nie słyszałem. No właśnie, no to podlać... To prawa jazdy się nie opija, ale to chyba tak to można. Nie wiem, czemu nie słyszałem dźwięku, tak? Powinno być. Powinno coś to grać. Powiadomienia nie działają, ale... Nie no, na Twitchu powinny działać normalnie. To będę musiał sprawdzić na następnego live'a. Zawsze te powiadomienia Twitchowe tam śmigały, tak? A nie słyszałem, bo gra wciągnęła. Ale to znowu pytanie, czy Twitch słyszał? Czy się wyświetliło? Nice. Jeszcze chwila, się... Nice. Pełny śmietnik. To niedobrze. Też nie. Kup towar, bo Amelka nie ma co sprzedawać. Wydaje mi się, że Amelkę będzie bezpieczniej wysłać, tylko niech ona już przepracuje do końca. Amelkę będzie bezpieczniej wysłać jednak tutaj, żeby ogarnąć nam to okolice. To tam nie będzie dużo pieniędzy brała, a to się też przyda. Do warsztatu przydałby się pracownik, taki, który ogarnia warsztat, tylko znowu warsztat trzeba by było zatowarować. No i tu na każdym kroku są tego typu problemy właśnie. Pracownik się nie opłaca. Znaczy nie no, zakładam, że coś tam ona zarabia, tak? Jak sprzedaje. Dodaj paliwa. Dobra, max. I temat paliwa będziemy mieli zamknięty na jakiś czas. Kwestia jest tego typu, że no nie jesteś... O, nie wejdzie? Bo co? Bo śmierdzi? Jaka delikatna. Kwestia tego typu, że no... Nie damy rady być wszędzie, tak? Bo szczególnie jak teraz ten autobus nam jeszcze wchodzi w grę i tak dalej. Niech klęcza trzyma. O, zadanie zakończone. Aha, przepracowała. Zapłać swojemu pracownikowi za jego pracę. A ta nie brała cały czas pieniędzy na lewo? Co, na śmietnik nie mam? No nie. Jak? No przecież było dobrze. Najlepsze, że w ogóle nie trzeba było nic tutaj ruszać. Dobra, najlepszy biznes, najszybszy i też nie wiem, co jest satysfakcjonującego w tych wytrychach, ale mówię, może Kingdom Come... Co? Za co nam te pieniądze wpadły? To tam przy kasie? To mi się podoba. A początkująco chyba się nie opłaca pakować, chociaż to najszybciej idzie, ale... 5,19, chociaż to i tak chyba więcej niż możemy na kasie zarobić. Dobra, ty jak można przyjechać czymś takim, do czego nie idzie wytrychu wsadzić? Już ją wykorzystujemy do sprzątania? Nie no. No cześć, Amelka. Zapłać swojemu pracownikowi za pracę. Coś takiego, pogadajmy. Wypłata. Zapłać całą kwotę. Okej, pytanie, ile zarobiła? Klienci, setka przy kasie. Dobra, wyjdź już, opuść Amelkę. Bo... Pod znęcanie się to podejdzie.
Zatankowane samochody 45, naprawione 10, otrzymane napiwki 40. Nie, to jest do ogarnięcia wszystko. To jest do ogarnięcia. Oho! W ogóle jak sobie tutaj klientów zatrzymaliśmy na dłużej. No właśnie, Ameryka powinna za samo doświadczenie tutaj pracować. I CV chciała być gwiazdą. Dobra, musimy iść zamówić. Tak, tak, idziemy robić jakieś takie potężne. Amelia, tylko zarób coś. Najgorzej, że ona zaraz no, chyba zejdzie z kasy. Zastanawiam mnie, ile ona, no bo to rozumiem, że to jest kasa, którą ona chce dostać. Czy ona faktycznie potrafi na siebie zarobić? Znaczy, zakładam, że pewnie lepiej by było w momencie, gdybyśmy. O, tak, tak, tak. Dawaj opony do koszyka. W tej cenie to się opłaca. Normalnie 80 kosztowały. To nawet same opony bym wziął. 318. Najgorzej, że nie zostanie nam prawie na nic innego. Znaczy, prawie. No nie zostanie nam. Ile kasy mamy? Pokażcie to tutaj. 148. Amelia, jutro za darmo pracujesz, nie? To jutro na doświadczenie, tak. Co tu możemy? Papieroska, co tu jeszcze? Boldy. To jakieś słodycze, więcej słodyczy. Chunky. Teraz jak Amelia ładuje, no to jest łatwiej też ogarnąć to wszystko. Stać nas? To, o kurczę, musimy coś porzucić. Czy zawsze jest opcja, to chunky wywalmy. Zawsze jest opcja, żeby tam od wujka wziąć kredyt, tak? Ale no, wolałbym jej unikać. Wujek różnie podchodzi. O! Populacja się zwiększyła, proszę bardzo. Przecież ją kupiłeś. Staraj się mieć zawsze 10 opon, to czemu oni do nas mogą podjeżdżać, że... Tu znowu ten kolega nieubrany. Ale jakie oburzenie, że nie ma co kupić. Klient przy paliwie, klient w garażu, a jeszcze jedzie towar na półki. No i właśnie to jest ten problem, że my musimy mieć pracowników, żeby móc się na spokojnie zajmować towarem i tymi tutaj sprawami. Czy Amelia zepsuła nam rekordy? Nie, na szczęście kombo liczą się tylko na nasze konto, ale Amelia nie wyczyściła taśmy. To jest smutne trochę. Dobra, podjechała ciężarówka z towarem. Ale to są chyba części do samochodu, więc i tak nawet nie przyjmiemy. Kiedy następny odcinek? Jutro jeszcze dumam nad godziną, ale może 11:30? Bo jest przetworzone już w 4K, sobie leży na YouTubku, czeka. Tylko dzisiaj nie za bardzo miałem jak to połączyć z tym vlogiem, który też wskoczył na YouTuba. Dobra, jedźcie towary. Klient przy garażu? No. Ktoś... Nie, no to tu Kamesawa się chwali, że no, znaczy chwali. No, znaczy chwali, no tak, no. Ale jest się czym chwalić. Że no. Małe co nieco się może pojawić, nie ważne. Liczę, że jak już coś będzie wiadomo więcej i tak dalej, to że też się gdzieś tutaj dowiemy później na czatach. Co i jak. Trzymam kciuki. Ja ją wykorzystuję do sprzątania. Najlepiej dać jej premię, wtedy nie musisz jej płacić przez 24 godziny. Nie no, świetny układ. Ja myślę, że to ja jestem taki brutalny. A, tam odjeżdżają. Będziemy kombinować. Dobra, klient przy kasie, jeden klient w garażu. Może garaż najpierw, bo już trochę czekają. Cześć kolego, słuchaj. Świeże opony, świeże taniutkie oponki, ale zapach gumy czuć nawet. Dajesz. Lusterka chyba mamy w zapasie, tak? Jest trochę lusterek, tam na te rysy też jest. Więc co my tu mamy? Opona i lusterka. Okej, zaczynamy od lusterka. Chociaż to też będzie trzeba w którymś momencie zamówić. No ale tak pieniądze będą. Nie no, tu wszystko wskazuje na to, że jednak dobrze tymi wytrychami trochę pooperować. Zastanawiają mnie tylko te dekoracje. Tam gdzieś mieliśmy tego miśka do poprawy, czy do ustawienia. Czy to wpływa jakoś na cenę i opinię naszych tu klientów. Ja ostatnio zaciąłem ciężarówkę drzwiami.
No to, to mieliśmy podobne efekty przy naszym pierwszym spotkaniu. Czemu tak mało Mass Effecta? No może uda się coś zwiększyć częstotliwość, chociaż przyznam, że trochę różnych spraw się złożyło, bo mieliśmy tego vloga, gdzieś tam też już lecę dalej z... Wow! Ilu tu przy kasie? Dzień dobry. Ja bym chciał gąbeczkę wyciągnąć. Weź tu wyciągnij gąbeczkę. O, jest. Tak jakby w jednym miejscu tylko ta gąbka działała. Dobra. Więc ostatni item Wiedźmin i vlog i devlupy. Wyłóż towar, zaraz wyłożymy, tylko obsłużmy wszystkich. No i nie mówiąc już na to wszystko jeszcze, że praca, sporo pracy, bo chcę z nowym rokiem też z jednym klientem tak dobrze się rozejść, takim pomniejszym. Więc też są spore przygotowania do tego, doszkalanie też osób. Klient przy paliwie. No i tak powoli to jakoś wszystko tutaj nakłada ze sobą. A taśma musi się ruszać, by wyczyścić. No właśnie tak to trochę wygląda. Że z tą taśmą, no to ona w ruchu, ale też trzeba jakoś... No samo LB i RB chyba nie działa, trzeba kliknąć coś jeszcze. Dobra, cyk, cyk. Brak produktów na snaki? Ale tutaj mamy chociaż karty do gry. Cyk, karty są. Coś widzieliśmy jeszcze tam... To nie wiem, czy do warsztatu nie będzie. Bo gdzieś... Brak produktów? Wyglądało tak, jakbyśmy w magazynie coś tam jeszcze mieli. Brak produktów. Nie wiem. O, a to jest też komputer, żeby zamawiać rzeczy. No to świetnie. W sumie te opony można by było zamówić. Większą liczbę. A. To tak, żeby zamawiać cokolwiek. Bo te opony były w fajnej cenie. Nie zawsze... dostawa. Chodź. Pad wyłączony już. Nie zawsze się trafiają te opony w takich cenach. O, właśnie. 4 opony? Chyba 4 to będzie wszystko, co nam się uda tutaj ściągnąć. Ile jeszcze zostało? 79 kasy. Dobra, nie kombinujemy. Resztę mamy jeszcze jakąś. Reszty nie trzeba. Podzielę się. No. No ja mam nadzieję, że też dotrwam do takiego czasu, że faktycznie ta subskrypcja się pojawi. Więc najlepiej inwestować w nowe półki i parkingi, no ale kurczę, my starych półek jeszcze nie zostawiliśmy. A też w nowe pakować? Która to była? A, tamta opona. Byśmy jej prawie dobrą oponkę wymienili. Nie no, myślę, że koleżanka chyba rzeczywiście mogłaby pobiegać i tutaj te opony z warsztatu posprzątać tam trochę. W ogóle jak się szybko teraz brudzi na stacji. Pojawi się. No to dobrze to słyszeć. Chociaż faktycznie jest też... to często się komentarze takie pojawiają. A właśnie, miałem się odnieść do wczorajszego, do Nate'a. Pojawiają się takie komentarze, że na przykład ktoś usypia dziecko i ogląda, tak? Bo tutaj i nie ma nagłego wydzierania się i ewentualnie jak już dziecko coś więcej rozumie, to też nie ma słów, które... No lepiej, żeby się nie uczyło. W pierwszych latach życia. No, więc no to kanał tak. Trochę rodziców też tu już zgromadził. Dobra, daj te opony, oponiarz. Ale miałem się odnieść do komentarza, bo tylko... O, wrócę do tego za moment. Ułożyliśmy towar. To jest. Ameli, dajmy zadanie sprzątanie, a my chyba z komputera możemy je rozkazać, zalecić. No, ale wracając, bo był wczoraj ten tip, do którego się nie odniosłem, a chciałem się odnieść. Kurczę, coś nie działa.
Bo tego też nie widziałem. Panie, to jak z tym płotkiem? To po poznańsku? A nie, to było to. Blackjack, okej. Okay. Płotka? A nie wiem jeszcze o jaki płotek chodzi. A może być po poznańsku. No. Obrzydliwie? Obrzydliwe. Amelia, co ty tam robisz? Dobra, najpierw dajmy Amelii posprzątać, znaczy powiedzmy, żeby sprzątała. Wydaje mi się, że to jest spoko nawet zadanie, tak? Dla pracownika, bo to jest bardzo czasochłonne. Rozpocznij rozmowę o pracę. Lista zadań, posprzątaj na stacji. O. Co? Zapłać? Zapłacone. Rozpocznij rozmowę. Moment, bo przypadkowo jeszcze ją zwolnię i tyle, co z tego będzie. Lista zadań, posprzątaj na stacji. O, Bayer. Zapraszamy. Może ja kefirek podleję? Bym musiał stację zająć, ale kurczę, zamknąć. Może nie jest głupi pomysł. Co my robimy robota Amelii tutaj, no? Walmy tylko z śmieci, bo nam ludzie nie chcą wchodzić na stację. Aha. Klient przy kasie. A no tak, bo teraz już ta... Nam by się opłacało chyba zatrudnić nową osobę. O, i teraz nie idzie czyścić. Chyba myszka musi najechać na to. Nie. No mówię, nie wiem jak z tym czyszczeniem to działa. Czasem działa, czasem nie działa. Dajesz, panie klient. Jak się zatrze taśma, to... I tak nie idziemy na rekord tutaj jednak z tym. Good job. Dobra, przejdziemy na chwilę. Na klawiaturę i myszkę. Jaka parówa, wariacie. No właśnie. Więc... Użyj gąbki. No. Klawiatura, myszka działa świetnie. Dlatego przypuszczam, że ta wersja konsolowa jeszcze trochę czeka na swoje. Pojawienie się. Dzień dobry, koleżanko. No to szybko tutaj, jak już jesteśmy. Amelia? W pracy? Co to ma być? Halo, dziewczyno. Układ. Siema, kierowniku, tak? Idę. No świetnie, Amelia. Świetnie. Nawet się nie kryje przed szefem. Klient w garażu, klient przy paliwie. Jak żyć? Amelia jest brudno podobno. Ma siedzący tryb pracy, tak, takie home office, tak? Nie wiem, czy ona sprząta w tej chwili, czy nie. Będzie trzeba zacząć ten wskaźnik po sprzątanie. Ale ma trochę chyba wywalone na tę pracę. Pracownik roku, tak. Graj na klawiaturze myszce. Możemy chwilę tak polatać, żeby nadgonić z robotą, bo mamy zaległości, jakby nie patrzeć. Dobra, klient przy paliwie. Ogarniemy tutaj tych klientów wszystkich. I wrócimy na pada, tylko zróbmy to. Zamówienia. I będzie dobrze. Ale nie, no chyba porządek rośnie, tak? To jest dla nas najważniejsze. O kurczę, nie, na shift mamy podgląd? No ale chyba wszystkie rzeczy mamy potrzebne. Do działania. Srogi towar. Nie wiem, co ona tam piła. Tylko jedno lustreczko. Lustreczko, powiedz przecie, tak? Przecier. Szybko poszło. Stówkę tylko zarobiliśmy, ale to i tak na lusterko to jest całkiem nieźle. Idźmy kupić tamte te opcje na jeszcze jednego pracownika. Ja wiem, że może powinniśmy bardziej na towarze się skupić, ale wydaje mi się, że przyda nam się ktoś. Pracownik. Przyda nam się przyczepa jeszcze jedna. 349. Potrzebujesz ulepszyć stację. O nie, najgorzej. Więcej informacji. Poziom wyżej. Wykonaj więcej zadań, by móc ulepszyć. Potrzebujemy $1000, żeby ulepszyć stację. To niedobrze. Amelia, jak tam w robocie? Jeszcze ten papieros. Wcześniej jakiś... To się nazywa robota, tak?
Ale coś tam sprząta, tak? Liczy się efekt, a nie to, jak to idzie, ale... Czy wystarczy wysłać zdjęcie, aby wziąć udział? Znaczy, jeżeli konkurs, to w konkursie, to tak jak gdzieś wspominałem, to oznaczyć znajomego trzeba, czy wyznaczyć do zabawy jakiegoś znajomego. Znajomy już nie musi brać udziału, tak? No bo nie mamy wpływu na znajomych, czy wezmą, czy nie. Ale to tak... Bo to w sumie chodzi o to wyzwanie głównie. Ale tak, żeby gdzieś na Instagramie czy coś, jakby to można. Wyrzuciła stół nam, no pięknie. To jak najbardziej można. Jeżeli będzie coś fajnego, to jak najbardziej Instagram. Znaczy, to na nasze Insta Stories to chętnie wrzucę. Już kilka osób się zapowiedziało, że. Może tego. Nie, Cyperianie, jak nie tego, to nie musisz nikogo oznaczać. Chodzi o to, że. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w tym konkursie, tak, ten boksik i tak dalej, no to wtedy, to zgodnie z zasadami, to przynajmniej jedna osoba jakaś oznaczona by musiała być. Tak? Bo, ale mówię, nikogo nie zmuszam do oznaczania, bo sam wiem, jak to... Wyznacz z powrotem, tak? Sam wiem, jak nieraz jest ciężko, tak? No... Po części tak myślałem nad tym Hot 16, jak w zeszłym roku były, to też było jedna z rzeczy, która mnie trochę ogranicza, że kogo ja bym miał wyznaczyć, tak? Już Staszka mogłeś oznaczyć. No nie, ale zależało mi na tym, dlatego wybrałem Cyperiana, bo wiem, że ćwiczy, dlatego też wybrałem tam Marcina, bo też wiem, że ćwiczy. Zależało mi właśnie na tym, żeby to były osoby, które jednak potrafią się spocić, a Staszek to by była taka nominacja... Nominacja bez... No, raczej wykonanego zadania. Więc trochę stracona, tak? Szczególnie, że... Jesteśmy na początku tej ścieżki, więc... Dobrze. Jakby to wykonał zadania. Ale Staszek i tak wykonał... Dzisiaj nie lada zadanie, bo... Pomógł przy miniaturce. Właśnie, muszę pamiętać, że na koniec live'a na Twitchu obiecałem pokazać, jaka pierwotnie miniaturka się szykowała. Ale Staszek... Komentarz Staszka był, jak mu podesłałem miniaturkę, że chyba to wyślę, to Staszek powiedział na to, o Boże, o nie, tak? Tak mi to oznaczył. Się zastanawiam, czy jestem w stanie jakoś pokazać tak miniaturkę, żeby gry nie wyłączać. W sumie ja ją Staszkowi wysyłałem. Moment, to może mi się uda. No może mi się uda. Była taka piękna. I wtedy Staszek uznał, że pomoże. Dobra, to chwilowo klientów. To muszą poczekać. Ja może pobiorę na ten komputer. Uda mi się jakoś tu ją wyświecić, tę miniaturkę. I będzie, o Boże, o nie. Dobra, dajcie tutaj tego. I gdzie ten autobus? Pełen ludzi. Bardzo dobrze. No nie ma znaczków, nie ma znaczków. Fit życie, spodź się, dziewczyno, a nie tu znaczki bierzesz. To jest życie. Smaczki, papieroski. Gdzie ja to mu wysyłałem, to? Ja jeszcze miałem do donata wczorajszego się odnieść. Nie było okazji po kefirek jeszcze skoczyć. Kurczę, tyle rzeczy. Mąkę? Myślałem, że chcę kupić mąkę. Ale to co? Nie na budowie aktualnie, tak? A mąkę nie chcesz kupić? Autobus pojechał, one nie pojawiają się za często. A, no może i lepiej, tak? Bo my nie mamy za dużo towaru na te autobusy. No ale Amelia to jest... Robota pali jej się w rękach, tak? Nie, no dobrze, że ją daliśmy do tego sprzątania, bo w sumie nie bierze dużo pieniędzy, a chyba działa, chociaż widzę, że ten brud się cały czas gdzieś tam przewija. Oj, Amelia. A chciałem dać... coś ekstra na piwek. Nadal jest życie. To dobrze. To dobrze. O, moment! Puść na lewak! Nasz wielbiciel nietoperzy przybiegł! Gdzie jesteś? Słyszę go! Słyszę? Chodź młody! Szkoda, że go policja nie rozjechała.
No, ciekawe, czy Amelia potrafi też odmalować. Bo sprzątać sprząta. Czekaj, czekaj, nie uciekaj, ja ci porozmawiać. Wypłatę. Masz tutaj całą kwotę. Nie no, to chyba premia przy sprzątaniu się nie opłaca. I cyk, lecimy. Damy sobie snaki, tak? A faktycznie, możemy już Mr. Snaki tu załadować, bo produkty, przydałoby się trochę, smakołyki. Kurczę, tylko wszystko drogie. Czunki tam chcieli i popcorn możemy wziąć. Co na zielono? Myślę, że wszystkiego możemy, co na zielono. Burtona też możemy domówić. O, tu jakie tanie. Bierzemy. Może coś premium też niech będzie. Mamy dużo kasy, to zaszalejmy. To co na zielono? Cyk. Jest fajne zatowarowane. O nie, magazyn. 205. To jest za dużo. Cigaretę mamy, chyba wystarczy. Jeszcze? 213? To tabakko, znikasz. Brak miejsca w magazynie. To co, jeszcze za dużo? Te 3, tak? Dobra, to popcorn znika. Okej, okay, jedzie. Czy ja czegoś nie wyciągnąłem na... Wow, panie policjancie, moment. Czy ja czegoś na półki nie wyciągnąłem z magazynu? Zresztą chyba dobrze by było powiększyć ten magazyn w takim razie. Nie, a mieliśmy takie combo. Jeszcze nam to graty zbierze. No ładnie. Justyna, dziękuję również za wsparcie. No, niebieskie kolorki. Uspokaja prawie jak zielony. Ja nie wiem, jakby to było, jakby jeden pracownik tankowy obsługiwał kasę, otwierał bagaż. No właśnie, to by była spoko opcja, jakby mieć do tych wszystkich podstawowych czynności po jednym pracowniku. Chociaż i tak, no oni pracują 8 godzin, tak? A ktoś pozostały musi jeszcze 16. No czasem warto, jak widać, postać na kasie. Ale no, dobrze jakby pracowali w różnych godzinach, tak? Klient przy paliwie, klient przy kasie, klient w garażu. A, bo do garażu nam chyba oponki dojechały tam swego czasu. Ja chyba je wypakowałem, żeby się nie okazało, że nie wypakowaliśmy opon. Zapłaciliśmy i pojechały? Oj, tak, tak, ale to w lata 90. chyba ten garaż tam był ogrywany, ale oj, kręcało się. Kręcało. Spokój sytuacji, zamykając stację. Ale przy zamkniętej stacji nie można zarobić pieniędzy, a nam pieniądze są potrzebne. Potrzebujemy tysiaczka, żeby zatrudnić jeszcze jednego pracownika, tak? O, pojechał z warsztatu, no i dobrze. No i dobrze. Dobra, idziemy do magazynu. Już, już. Jeśli lecisz po kefirek, to ja otworzę. O kurczę, o kurczę. Nie no, no tu mamy... Mamy po co, tak? To faktycznie chyba zaraz zamkniemy stację i po kefirek się skoczy. Przyzwyczaiłem teraz trochę do tej klawiatury myszki, a mieliśmy wrócić na pada za moment. Ale faktycznie gra, no działa tak... Bardziej przemyślana jest w tym aspekcie. Dobrej nocy, dobrej nocy. A ten symulator wyszedł nawet lepszy niż symulator żula? Tak, zdecydowanie tak. Najbardziej zaskakujące jest to, że jednak na symulator żula myślę, że dużo więcej osób się nastawiało, dużo dłużej był robiony. Nie jest zły, ale no przegrywa z Hobo, gdzie Hobo wyszło dużo wcześniej, tak. Więc wydaje mi się, że nie powinna mieć miejsca taka przegrana. Kurczę, potrzebujemy tysiaczka. O, ktoś przy kasie. Nasz główny biznes to wysyłanie ludzi do toalety i otwieranie ich bagażników. To jest coś. Zastanawia mnie, czy wytrych... O. Czy wytrych... Wytrych może być łatwiejszy na padzie do ogarnięcia. No. Jakie paliwo, wariacie? Super, dobra. Wracamy. Tu porzuciłem, bo widzę dużo samochodów. Dużo samochodów to jest dużo pieniędzy. Kiedyś większych youtuberów, a teraz tylko tu ze Staszkiem. My. Hmm.
Tylko co, jak dojdzie do tego, że kiedyś oglądany był Staszek i Corley, a teraz ktoś inny jeszcze. No nie, ale no to tak trochę to wszystko jakby... Wiadomo, że czasy się zmieniają, gusta się zmieniają, charaktery się zmieniają. Poszukuje się zupełnie czego innego. Dobra, to był całkiem udany zarobek na tych bagażnikach. Miałem się odnieść jeszcze, zanim skoczę, tak, po kefirek. Miałem się odnieść do komentarza ze wczoraj. Właśnie, gdzie to są te tipy. Przy kasie dwóch czeka, to jeszcze nie chwilę poczeka. Bo Damian napisał właśnie, że witam serdecznie, całkiem inaczej sobie ciebie wyobrażałem, no cóż. Dlatego na YouTubie milej, bo nie widać tak pewnych rzeczy, ale przede wszystkim sorry za nieoglądanie reklam. No i tutaj chciałem się odnieść do tego komentarza, że nie ma za co tak naprawdę przepraszać, bo wychodzę z założenia, jeżeli chodzi o kanał, że każdy, kto ogląda, to... O! Skasuj jeszcze raz. Nie możemy skasować. Poszło. To wspiera go na różne sposoby i wiadomo, że ta reklama to jest jakimś tam, powiedzmy, wsparciem finansowym, ale na przykład ktoś ogląda reklamy, ale nie pisze komentarza, a komentarze są wsparciem mega w pozycjonowaniu. Ktoś inny na przykład tutaj donata podeśle. Jeszcze kto inny to ogląda każdy film od deski do deski, tym samym podbijając ten wskaźnik watch time, tak? I samo to, że się widzimy na kanale, gdzieś tu na przykład teraz na czatach, że na czatach możemy sobie pogadać, że jest aż tyle osób, nie widzę ile jest na YouTubie, ale może lepiej się nie stresować, bo patrzę, że na Twitchu to jakieś nasze rekordy są tutaj bite. Właśnie, ale samo to jest wiele innych czynników, oprócz tego oglądania reklam, które naprawdę wspierają kanał i to jest coś niesamowitego, tak? Więc tu w żaden sposób nie trzeba się obwiniać, że o, tu reklamy są wyłączone, czy jakieś adbloki. 718 na YouTubie, no ładnie, ładne rzeczy. Trochę mają brudno na stacji, to do Amelii z zastrzeżeniami, tak? Jeżeli chodzi o brud na stacji. Pełny śmietnik. A właśnie, my te towary możemy przerzucić. Dobra, mamy już, nie mamy jeszcze tysiąca. Co jest z naszym tysiącem? Gdzie jest nasz $1000, żeby... Tylko, że tysiąc to jest i tak za mało. Dzień dobry, panie władzo. Co się stało z workiem? Dobra, Amelia posprząta. Klient przy paliwie, bardzo dobrze. Czyli komentarze są ważne. A tak naprawdę wszystko jest ważne, tylko też wychodzę z założenia, że wszystko jest ważne, co jest takie, powiedzmy, też naturalne. A dziękuję. Dziękuję. Także... Jak jest... Coś tam tu biega? A nie, myślałem, że Billy znowu tu przyszedł. No też nie o to chodzi, żeby pisać coś na siłę, czy gdzieś tutaj koniecznie... No, tak na przykład czasem się mówi, że o wyświetlenia, żeby nabić wyświetlenia. No ale to właśnie może wyjść na złe w momencie, gdy ktoś prosi o to, żeby nabijać wyświetlenia, bo nie wiem, to wizerunkowo załóżmy ładnie wygląda, ale co z tego, jeżeli to by były wyświetlenia, które mają krótki watch time. O, garaż, idealnie, garaż nam się przyda. To może się okazać, że tak naprawdę to wpłynie tylko negatywnie na filmy. Dzień dobry. Czy my mamy towar? O, mamy towar. No i to się nazywa opona. Dobra. Lecimy, kolego, bo ty będziesz nam... naszym ratunkiem do zatrudnienia pracownika. O, widzicie, oglądam głównie z konsoli. To nie napiszę komentarza. No ale sam fakt, że gdzieś to jest oglądane, tym bardziej, że... patrząc przynajmniej... z perspektywy osoby pozycjonującej strony, dla YouTube'a to też jest taki dodatkowy sygnał, że o, jest oglądane z konsoli albo coś, że z różnych platform, tak? Bo im większa różnorodność jest miejsc, z których dana osoba jest oglądana, to akurat jest tylko taka teoria, tak? To nie, wcale nie musi mieć żadnego pokrycia, ale tak patrzę z perspektywy trochę stron. Największa różnorodność jest wśród osób, które oglądają, taki naturalny ten ruch jest, no to też tym lepiej dla filmu.
czy możemy zatrudnić? Nie możemy jeszcze zatrudnić. Dopiero jak będziemy mieli 1000, to będziemy mogli kupić przyczepę i wtedy będziemy już mogli zatrudniać pracownika. Zawsze live oglądam tutaj na noc, puszczam YouTube'a. Jeżeli można lepiej, przyjemniej zasnąć. Denis aka Billy? On jest Billy czy Denis? Bo już się teraz pogubiłem. Myślałem, że Denis... Nie, no Denis. Teraz już wiem, dlaczego ostatnio nietoperza narysował, bo on może nie wie, że jest Denis, tylko inaczej, tak? Jeszcze nie nauczył się wszystkich słów. Jeszcze wyzwanie trzeba. A to jak to bez tego wyzwania nie będziemy mieli pracownika? To trochę bieda. Znaczy, idzie szybko, to jest dobre. A czemu na piwko nam nie dałaś? To jestem oburzony, dziewczyno. Myślałem, że 1000 wystarczy. I wszyscy będą szczęśliwi. W warsztacie byłby spoko pracownik, ale no... Cóż. O, to są pieniądze. Tylko trafić. Będąc przy tej całej liście rzeczy, przypuszczam, że jest wiele innych, których nawet nie wymieniłem, czy może nawet nie mam świadomości, a są bardzo pomocne. Jest na przykład ktoś, kto w social mediach dzieli się ze znajomymi, że o, oglądałem tutaj gameplay na tym kanale, albo w ogóle gdzieś ile razy wpadałem na jakieś komentarze na różnych portalach i ktoś tam napisał, że o, widziałem to u Korle, albo gdzieś że na tym filmiku coś tam jest, to i to. To jest też, to są takie sytuacje, które pomagają kanałowi i słuchaj, nie zawsze te reklamy, tak? To jedyna opcja, która wspiera kanał. Drugi dystrybutor? No ja się z jednym nie obrabiałem. Tutaj przy garażu ktoś czeka, tu przy kasie. Zamieć podłogę. No nie, no Amelia chyba zaraz wstaje już do roboty. To mam nadzieję, że ona się zajmie podłogą. My możemy tutaj o worek śmieci wywalić po drodze. Albo i nie. Jak stracimy klienta przez ciebie w worku śmieci, to wylądujesz na śmietniku. Pisałem czasem na stronie w Beauty Volta. Znaczy... Tylko też dobrze, jeżeli chodzi o innych twórców. Znaczy spoko, jak to jest dobrze napisane, tak ze smakiem, że czasem tylko trzeba uważać, żeby to nie podchodziło pod taki spam, tak, że... Co to się nam włączyło tutaj? To jest autobus, czy jak? Powinienem się bać tej muzyki? Nie mogę włożyć lusterka. O kurcze. Dobra, zamontowaliśmy tak. Wraca klawiatura, myszka. Co to za hity nam się włączyły? Przecież nie grało do tej pory nic takiego. W ogóle, jak głośno, jakby było za głośno, to dajcie znać. Mamy jej rozkazywać? Nie no, chyba wystarczy, jak powiedzieliśmy, że ma sprzątać. Nie no, ostatnio sprzątała. Zmianę płynu, tak. Autobus, dobra, to wiele tłumaczy. Okej. No, zostawcie ten śmietnik w spokoju, już nic nie śmierdzi, już posprzątane. Co z tym ruchem? Jedna osoba tylko przyszła. Ale okej, to wiemy na przyszłość. Amelia, sprzątać! Dawaj. Co się dzieje, no? Jeszcze zapachy nie pasują. Amelia, no jak tak można było ciała dać? Gdzie ona jest? No, wziął człowiek ją do pracy, tyle. Dobra, za śmietnik, nikt nie widzi tego.
Weźmy szybko miotłę. Lecimy z tematem. Chwilowo klawiatura myszka, bo musimy nadrobić. No to na przyszłość przynajmniej wiemy, jak ten event się zaczyna, jak to brzmi, jak to wygląda. Tylko że akurat wjechali, jak nie było nikogo przy kasie. Długo to nie potrwało, ale partybus przyjechał, pojechał. Osiągnięcie mamy. Okej. Okay. To wiele tłumaczy. Dobra. Czyste ręce, lecimy. Disco UFO. Stan paliwa jest niski. Okej, okay, idziemy zamówić paliwko. Kurczę, najgorzej... A nie, bo my wystawiliśmy w końcu ten towar, czy nie? Musimy zobaczyć jeszcze. Zamów Max. Zamów. Zamówiliśmy towar, czy nie zamówiliśmy? Bo już nie pamiętam. A nie, nie, nie. Kurczę, to trochę przegapiona sytuacja, bo wystarczyło, żeby wbili teraz na towar. No, ale może z drugiej strony lepiej, bo nie byliśmy jakoś tu wyjątkowo obciążeni w takim układzie. Zwiększ popularność, zdobywaj napiwki poprzez perfekcyjną obsługę klientów. Okej. No to wiemy, jak działa. Czyli co? Nie jesteśmy w stanie poprawić stacji. Poziom wyżej, wymagania. A, wykonaj zadanie, czyli faktycznie dopóki nie rozwiążemy tego zadania, czy nie wykonamy go, to nam to odpada. Ale moglibyśmy w takim wypadku coś ulepszyć. Półki, dekoracje, dostawa, pracownik. Amelia, gdzie ty jesteś? Całkowity czas pracy. Czemu jesteś bezczynna? Lista zadań, posprzątaj na stacji. No sprzątaj. To co, z każdego dnia musimy jej rozkazać, co ma robić? A, problemem w tej grze polega na tym, że pracownik musisz dawać... Okej, okay, to tak może działać. Ja myślę o zrobieniu daily vloga z mojego dnia jako kierowcy, ale bez szczegółów z pracy kierowcy. Ogólnie vlogi tego typu to są... A, magazyn możemy ulepszyć. Tak, to jest spoko pomysł. To są naprawdę fajne opcje, tylko no... Trzeba też mieć wyczucie, jak to zrobić, tak? No myślę, że... Ile to kosztuje? 200? 200, spoko. O, i będziemy mogli coś dorzucić? O nie, to chyba to co mamy. I pięknie, malować go nie trzeba. To może nawet lepiej. Dobra, cyk, cyk. Jest to ok. Dostawa paliwa dojechała. Coś tam przy śmietniku, coś kradnie. Więc dostawa paliwa jest. My szybko jeszcze skasujemy. A, to Amelia, ale dzisiaj to już tak normalnie pracuje. Widzę, że się stara. No, nie to co wczoraj. Papierosek i piweczka i w drogę. Możesz ulepszyć garaż do trzeciego poziomu. Tylko z garażem boję się, bo nas jeszcze chyba tak nie stać na zatowarowanie lepszymi rzeczami, a z drugiej strony jakby faktycznie garaż miał nam zaoferować wtedy fajniejsze produkty, to może warto się postarać. Dostała 40 za całą zmianę, gdzie udawała, że pije, tak. Jeszcze pytanie, skąd te piwo wzięła, czy chociaż kupiła u nas je? Cyk, lecimy. Kurczę, to bez tej imprezy ilu się klientów przewija. Ale faktycznie się zastanawiam, bo jakbyśmy mieli dwa dystrybutory, to byśmy mogli szybciej zrobić misję na zalewanie paliwa, bo mamy problem w tej chwili. Tu przy kasie idzie, warsztat też w miarę, mam nadzieję, że zaraz pójdzie, bo już dawno nikt się nie zjawiał w warsztacie. No. A Zemirze, popsułeś nam dom na Twitchu, to ninja tip, zobaczymy kiedy odkryjesz. A, 55 sekund mi zajęło, jak w życiu, ale... Czemu donaty na Twitchu nie działają? A, moment, a może... A, okej, moment, może teraz zadziała. Bo widzę, że ostatnio jak ten chyba wyłączałem. Zaraz zobaczymy. Ostatnio jak wyłączyłem... kamerkę, co nam się zepsuła, to musiałem kliknąć chyba donaty przy okazji. Tylko pytanie, czy wyświetli zaległe? A na Zemirze, takie szaleństwo. Takie szaleństwo.
Miałem nadzieję na lepszego Ninja Tipa. Nie, no na szczęście mam gdzieś tutaj ten drugi podgląd. Znaczy, liczę, że teraz już wszystko będzie działało. Ale nie wiem, co się stało. Jest dużo do powiedzenia, ale charyzmy brak. Niekoniecznie tak to musi działać. Myślę, że... Inaczej, ja zawsze, jak ktoś mnie pyta o YouTube i tak dalej... Ostatnio tak ze znajomym trochę też rozmawialiśmy, bo tam u niego dziecko myślało, żeby zrobić to. Znaczy dziecko, no... Chyba 7 lat ma. No ale to jeszcze dziecko, tak? 7 lat. No i gdzieś tam nie będę zdradzał, jaki pomysł, bo całkiem pomysł całkiem ciekawy i tak dalej. No i nie wie, czy ma realizować, czy nie. Kurczę, no... Nawet jak nie wyjdzie, fajnie jest wykorzystać to do rozwinięcia różnych rzeczy, tak? Czy w ogóle... O, cześć, Amelko. Samego obycia z kamerą. Można to też wykorzystać do rozwijania pewnych czy zainteresowań, czy kwestii adykcji, czy jeżeli ktoś wchodzi w gry, no to ja uważam, że to jest świetny motyw i teraz wiem nawet po sobie, to jest świetny motywator do tego, żeby zacząć się uczyć języka angielskiego, bo no, jeżeli wchodzi się w ten temat gier, to dość szybko można się odbić od tego progu, że no, czy spotkać się z sytuacją, gdzie trzeba zagadać do wydawcy, gdzie czasem są jakieś pokazy, tak jak my mieliśmy Outriders, czy co to jeszcze tam było, Humankind i tak dalej. No to na tych pokazach, o kurczę, wszystko na złe kolory, weźmy to. Na tych pokazach trzeba się porozumieć po angielsku, więc jeżeli ktoś sobie wkręca kwestię, że o, będę nagrywał gry na YouTubie, to fajnie, czy jakiś nasz, tu powiedzmy, pierworodny, no to fajnie jakby dzięki temu nakręcić go na przykład na naukę języka angielskiego przy okazji, tak? Czy naukę obróbki wideo, bo to też jest fajne, więc nawet jeżeli ten YouTube miałby się nie udać, to warto wykorzystać do takich pobocznych kwestii. To tak samo jak zresztą mam podejście do vlogów, że one nie są jeszcze super i równie dobrze mógłbym nagrywać tylko gry i pewnie wyszłoby to nawet tak ze strony finansowej lepiej niż decydowanie się na robienie vlogów, nawet tych powiedzmy sponsorowanych czy coś. To jeżeli bym nie robił takiego sponsorowanego vloga, tylko bym nagrywał w tym czasie, który idzie na vloga, bym nagrywał grę i odcinki, no to przypuszczam, że finansowo by się opłacało to bardziej. No ale to jest coś takiego, że no... Na grach już się bardziej nie rozwinę, tak? Gdzieś poczułem, że doszedłem do pewnego etapu, który w jakimś tam stopniu można jeszcze poprawiać i tak dalej, ale no mniej więcej też chyba od dobrych 2 lat no nie ma takiego skoku już, jak było gdzieś wcześniej. Nice. Prawie trzeźwy. O, fajne masz vlogi z pomysłem. No tak staram się trochę, żeby pokombinować też, żeby poćwiczyć też, jak to się robi, ale... To, co też lubię, jeżeli chodzi o te vlogi, tego typu akcje, że można poznać naprawdę świetne osoby wokół tego wszystkiego. A! Czaję to uczucie. O właśnie, Cyperianie. No to właśnie, pewnie przy cosplayu to też można. Też pokombinować. Czyżby był już korek na stacji? Może towar jechał. No to jest to, że potrzebujemy cały czas takiego rozwoju, więc czasem się nad tym zastanawiałem, no, że po co te vlogi? Człowiek sobie bierze na głowę dodatkową robotę, mógłby więcej filmów z gier powrzucać w tym czasie, jakąś serię z czegoś, co już dawno, dawno miało mieć miejsce i tak dalej, no ale... Ale cały czas się szuka czegoś nowego, jakiś taki... Jedna sprawa, że no jakby chcieć w końcu kiedyś zrezygnować z pracy, no to dobrze mieć takie doświadczenie i też otwarte ścieżki w różnych innych tematach, tak. Pokaż te twoje lusterka. Tu jest całe, bo gorzej jak nam dopiero te błędy wyskakują w trakcie, bo mam już tylko jedno lusterko na wymianę. Nie, tylko opona, okej. Okay. Brałeś może pod uwagę drugą serię Humankind na jakimś wyższym poziomie?
Fajnie byłoby zobaczyć Civkę. Kurczę, czy to jest właśnie problem czasu, bo chętnie bym nawet zagrał Humankind na kolejnym, na wyższym poziomie. Ale za moment... mamy premierę Far Cry'a. Dobrze by było pokończyć jak najwięcej rzeczy do czasu wyjścia Far Cry'a. Co ty tak mało za tą oponę zapłaciłeś? Taki poziom, że można sztukę szlifować, o lepszenie trudno? Czy no, nie chcesz też tu tak zabrzmieć, że wow, że to człowiek z tymi grami to nie wiadomo co robi, bo nie robi nie wiadomo czego. Ale faktycznie no, mam wrażenie, że to już jest taki etap, gdzie no, rzeczywiście są te szlify. O, poczułem się na tyle też tak swobodnie w trakcie nagrywania gier, że jednocześnie nie czuję takiego już progresu, jak to było kiedyś. Ja pamiętam pierwsze miesiące czy pierwsze lata, zresztą wydaje mi się, że to słychać też po części na odcinkach, tak, gdzie czy brakowało może tej pewności siebie, czy sposobu wypowiedzi. No, to jest właśnie, będąc przy tym, czego można się nauczyć na YouTubach, to też jakby ktoś się zastanawia, czy warto wchodzić w te YouTuby, czy nie. Zajęło mi to trochę czasu, jakby nie patrzeć, ale no już gdzieś potrafię się wypowiadać bez tego, gdzie ja pamiętam pierwsze filmy Znaka, gdzie obróbka odcinka 30-minutowego trwała 6-8 godzin. Ale głównie przez to, że ja co chwilę wycinałem i to no... Gdzieś na przestrzeni lat udało się tego wyzbyć. Już Amelia ma Fajrant. No ale wysprzątała w miarę. Znaczy fajnie jakby ona pozbierała te śmieci, z którymi nam się nie chce biegać, tak? Dying Light, jak daleko w karierze? Myślę, że Dying Light, ta jedynka, to był taki mocny początek, ale taki początek, to była pierwsza gra, która tak mocno podbudowała do tego, że no wyrzuciło samo, że może coś z tego być, tak? Bo wcześniej były już fajne serie, tak jak nam wskoczył przecież ten, o, nie idzie wyczyścić. Tak, mieliśmy twierdzę i tak dalej, gdzie pojawiało się już trochę osób. Nie wiem, czy... Teraz, żebym latami nie pomylił, ale wydaje mi się, że This War of Mine też było przed Dying Lightem. No. Ale nie pamiętam, co miałem. Za dużo tych rzeczy. No, idziemy zamknąć stację. Zajmiemy się na spokojnie stacją. Jeszcze pójdę po kefirek, bo też obiecałem. Więc... A, jest moment. To stacja jest już zamknięta, czy nie? Bo się teraz pogubiłem. Sowiet? Sowiet? Republic? Stacja jest zamknięta. A, okej. Kiedyś, już wiele razy rozmawialiśmy na ten temat, ale kiedyś pograłem jakoś, dla mnie trochę toporne to było. Ciężko mi było się przestawić na to. Też jak zaczynasz 6 minut równa się 3 godziny, na początku nie mówiłem, tylko dawałem animowany tekst. O. No, tak samo z vlogami, no. Vlog o monitorach. To tam zdobywanie wiedzy, pisanie scenariusza, no pomijając to, że wtedy nie wiedziałem, ile to, że jedna strona A4, na ile to się przekłada tak w scenariuszu i tak dalej, czy w gotowym nagraniu. I za dużo nad tym siedziałem, ale monitory zabrały ponad 100 godzin, jak nic. To był najdłuższy ze wszystkich vlogów, jaki pojawił się, znaczy najbardziej taki pracochłonny, czasochłonny. Na drugim miejscu chyba mikrofony. Mikrofony też zżarły mnóstwo czasu. Ale przypuszczam, że jakbym mieć już doświadczenie, to by zajęło dużo, dużo, dużo mniej godzin. Ale no, z braku tego doświadczenia, no to właśnie, jest jak jest. Kup dystrybutor, o właśnie, to jest całkiem spoko. Tylko czy my możemy kupić dystrybutor tak...
Jakie to było inne tutaj? Parking. Miejsce parkingowe nie, dopiero od czwartego poziomu. Ale tutaj rzęzi w tej toalecie. Może druga toaleta, bo to też efektywnie podwaja nakład pracy, by utrzymać pokój w czystości, ale jeżeli ci się uda, inwestycja będzie bardzo warta swojej ceny. Okej. Okay. Amelka będzie czyścić, a jednocześnie mam nadzieję, że to zwróci pieniądze. I jest jeszcze instrybutor, czy jak to tam? Kiedy jakiś odcinek ze Staszkiem? I już niedługo. Tak? Tyle mogę zdradzić, ale to nawet bardzo niedługo. Dobra, mamy dystrybutory paliwa, to jest już kupione. Tylko tak, jak mamy dwa dystrybutory, to możemy więcej paliwa? Ile jest? 350 litrów, okej. No dobra, zamów do pełna. Bo musielibyśmy zamówić też dostawę tych części samochodowych. Mam nadzieję, że już będzie coś... Która to jest godzina? No już jest po północy, a to wszystko jest takie drogie. Warsztat. 450, nie opłaca nam się. A, już w harmonogramie u Staszka wisi. No to dobra, to wydało się, co to tam będzie. No to wydało się. Dobra, musimy, no mimo tej ceny paskudnej, kupić te dwa lusterka chociaż. I jakiś towar. Czego nam brakuje? Snaki mamy, lody mamy, napoje mamy, piwko mamy. A, tutaj. Cigaretę brakuje. Może jakieś ozdoby. Moglibyśmy wykorzystać to faktycznie, żeby dać jakieś ozdoby. Dostawa. Tylko tutaj weźmy te cygaretki. O, kosmetyka samochodowa nam doszła. Dobra, niech będzie tak. Znaczy teraz i tak nie zamówimy kosmetyki samochodowej, bo nie mamy gdzie tego wystawić. Ale może trzeba by było. Krzyżówki z głową. Zobaczmy nasze dekoracje. Bo to coś tam było, tak? Jakieś obrazy. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na to, jak nas klienci postrzegają. Ale jak już wyciągnęliśmy im te kwiatki, nie kwiatki. Obróć. Pomieścić MBLB. A, może... A, tu się obraca. Ok, działa. Tu dajmy. Niech ma ładny dostęp do światła. Cyk, i jest. Weź powiedz. Ze Staszkiem. Na A jakoś ta gra się nazywała. Aregami? Origami? Coś takiego. Armikrąg? Jeszcze nie wiem, nie widziałem tej gry po prostu, ale wiem, że Staszek się tym kiedyś jarał. Amagami 2. O, chyba tak. Tylko że jak Staszek napisał tylko koop. Aragami, tak. Co, lusterka przyjechały? No i świetnie. Jedziemy, kolega. Tym bardziej, że już kolejna dostawa towaru. Cigaretę w drodze. Oby jak najszybciej. O, no to dobrze. Czyli to tam wyszło, Staszka. Wyrzuć monitory z rogu, no ale chcemy, żeby ta Amelia miała jednak jakąś robotę tutaj, a takiej zabierzemy całą pracę. I co z tego będzie? We wtorek. O, to już nawet zapowiedział, kiedy co ja. To dobrze. To dobrze, na Game Passie wyszło. Tak, bo to jakaś świeża premiera, tylko coś Staszek wiem, że się martwił, że premiera premierą, ale tak średnio przyjęta, tak? Bo on był fanem poprzedniej części, a podobno zasady względem poprzedniej części się mocno zmieniają. Nie powiem dokładnie co i jak, no to jest... To jest konik Staszka, czy jak to tam nazwać, w magazynie. Przynajmniej złodziej tak szybko się nie zorientuje, co gdzie i jak. Proszę bardzo, ale za to na półkach jest porządek i to jest najważniejsze. O, możemy jeszcze lody. Tu już nie mamy nic. Nie mamy nic, też nic. Idziemy jeszcze zobaczyć w warsztacie, jak sytuacja. Toalety też największą warto by było może odmalować. Tu lusterka dokupiliśmy. Dużo, niedużo, ale są, tak? Tych pisaków też trochę mamy. O! No te opony to jednak jest fajnie zatowarowane, podoba mi się. No tu brak produktu niestety.
No właśnie, magazyn jest po to, żeby działał, nieładnie wyglądał. Śmiechy śmiechami, tak? A nie, doszła jeszcze jedna, to w ogóle miśka można podnieść. Doszła jeszcze jedna toaleta, coś się pozbyło. A, rozumiem, czyli ta dodatkowa toaleta to jest w tych miejscach, które... Okej, okay, dobra, to już wiem jak działa. Śmiechy śmiechami, ale moja ciotka tak właśnie była na wakacjach, gdzieś tam jakiś Egipt, nie Egipt, Teneryfa, Grecja, inne głupoty, nieistotne. Ale byli na wakacjach i po powrocie z wakacji okazało się, że mieli włamanie, tak? Bo tam okno było wyważone. Przeczesał złodziej mieszkanie, ale tak naprawdę ostatecznie... Możemy kasę zabrać, jakoś mieć? Ostatecznie niczego nie ukradł, a przynajmniej niczego takiego drogocennego, ale to głównie przez to, że ciotka się śmieje, że jak po prostu wbił, no to chyba musiał żyć. To chyba musiał... Weźmiesz ten monitor? Chyba musiał myśleć, że ktoś już był przed nim. Że nie był pierwszy. I dlatego sobie odpuścił. Albo tak był zestresowany, że w tym bałaganie nie był w stanie już nic znaleźć. Dobra. Posprzątane jest. Wszystko wygląda ok. Cacy. Mamy stację zamkniętą. Czy spociłem się dzisiaj? Tak. A nie było widać? Nie było widać? A przy okazji witamy rajdujących! Barbara Anna Croft. Dzień dobry. To z tych Croftów? Z tych Croftów? To tak, ja wykorzystam chwilę. Zamawię towar do sklepu. Pokaż pracownika za magazynem. Pracownik za magazynem. Znaczy pokaż czy posadź, czy zrób. Skoczę tylko po kefirek. I polecimy... Może jeszcze tak, powiedzmy Amelce, żeby posprzątała to, czego my nie ogarnęliśmy. Gdzie to są pracownicy? Pracownik miesiąca. Nie chcesz ty się już zwolnić, Amelka? Mówiłaś, że nie chcesz pracować na stałe. Posprzątaj na stacji, ale niech się rozwinie. Kurczę, nabierze doświadczenia w tym sprzątaniu na stacji, tyle co z tego będzie. Wchodzi z prawdziwego GTA roleplay. A byłeś w Grecji w hotelu, jak się nie można spukiwać, powiem tylko to tam... Nie wiem, nie. Znaczy dla mnie najdalsze podróże to po Europie trochę, znaczy no Grecja mam. No. Okej. Okay. Ale no najdalsze to... Na zachód to będzie Paryż, czyli Francja. Na południe to jakieś Węgry. A na wschód nie jeździłem. Tak, więc... O, cześć Amelka. Więc no niestety, jeszcze trochę świata... Niestety albo niestety, ale trochę świata w planie jest do poznania, ale Grecji nie dane mi było odwiedzić. Kiedyś może się to zmieni. Tak blisko ten kefirek. No właśnie, idę, zaraz będę. No, jestem, tak? Jakby ktoś się zastanawiał, gdzie zniknąłem, tak? Że tu chwilowo nie widać, to powracamy. Z kefirkiem, więc zdrówko, żeby to wszystko, co tam miało się udało, żeby zdrowie dopisało. I pod wiele innych. Spod się, tak, to pod te poty. Pod te potę zimne.
No, idziemy otworzyć stację. Możemy chyba wrócić już na pada, żeby tak nie majtać. Jak my tu wyglądamy z czasem? Kurczę, już godzina 40. Dwa samochody. Tych klientów jeszcze mnóstwo. Zobaczymy, jak z tankowaniem teraz pójdzie. Fajnie by było to zadanie ogarnąć. Czy dużo mam takich papierowych torebek? Nie, właśnie to jest jedna już jest mocno nadwyrężona. Jest ostatnia, ale czekam na PGA. Może w ramach PGA uda się zdobyć coś więcej. To kefirko wsparcie. No, no, to te kciuki. Zobaczymy. Może przy zwiedzaniu świata. O! A to też dziękuję, no. Mam nadzieję, że no, jak się już uda pozałatwiać wszystkie sprawy takie powiedzmy zawodowo i nie tylko zawodowe, zawodowo-rozrywkowe, to na przestrzeni 3 lat, tak, bo taki jest plan, żeby w takim czasie udało się to wszystko sobie już unormować, podomykać, jakoś ogarnąć. No to wtedy będzie okazja gdzieś jeszcze coś zobaczyć. Chociaż aktualnie już też staram się trochę więcej wyjeżdżać, tyle że zwiedzając Polskę, bo przyznam, że no mamy w kraju tyle naprawdę ładnych miejsc wartych odwiedzenia, że nawet w okolicach tutaj Poznania i Wielkopolski, no jak gdzieś teraz śmigam od czasu do czasu po okolicy, to naprawdę można się fajnie zaskoczyć, zauroczyć. Zresztą wszystkie odcinki, nie było ich może za wiele, tak, naszych wiedźmińskich, ale wszystkie te odcinki z Wiedźmina były przecież tutaj z okolic nagrywane i myślę, że wyglądały całkiem fajnie, tak. Termin ważności kefirku? Nie, no trochę trzyma. Na pewno dłuższy niż tych lodów tam w tym, w naszej spiżarce. Dobry powód, żeby wybrać się na PGA, tak, tak. Znaczy, no właśnie zastanawiam się, jak to będzie z tym PGA w tym roku. Czy ktoś ma jakieś przewidywania? Czy coś wie, czuje, słyszy, bo co prawda sami jakby to organizatorzy, o, tego słowa mi brakowało, sami organizatorzy ostatnio wysłali maila jakoś 2 dni temu, że jak najbardziej wszystko idzie zgodnie z planem i będzie. Będzie albo nie będzie. No właśnie. Mimo wszystko mam nadzieję, że będzie jakoś. Już trochę brakuje takich imprez. Możliwości, żeby się spotkać, pogadać. Co tylko te drzwi? Ktoś ci przerysował? Najgorzej. Jedyna rzecz, która na padzie nie działa, no to akurat to musiało się wydarzyć. Chodź kolega, naprawimy to. Tylko tak wiesz, bo to droga sprawa były te pisaczki. 110. No rzeczywiście się średnio nam to opłaca chyba. A może po 12 ceny się zmieniają? Pokaż, dostawa. Wow, i opony poszły w górę, ale opony akurat mamy tutaj trochę. To jeszcze nie jest jakaś tragiczna cena, ale poszło w górę. No, lody należą do brożonek i mają zazwyczaj duży termin ważności. Mnie właśnie zastanawia jedna rzecz na lodach, tak? To jeżeli, tu widzę, mamy znawcę lodów. To ja mam pytanie, bo zazwyczaj na tych lodach mamy tekst, że przechowywać w temperaturze minus 18 stopni. Nie ten pad podłączyłem. Te lodówki, które gdzieś tu w okolicach, w tych sklepikach są, za nic nie mają minus 18 stopni. Domyślam się, że to tam przekłada się też na czas, jak długo mogą być w takich nie minus 18 stopniach przechowywane, ale tam jak się weźmie lody i bezpośrednio z takiej lodówki zje, to one są takie półmiękkie. Ja lubię wziąć do domu, mimo że w lodówce też chyba w domu nie ma minus 18, tak? Z takim sporo, może dobija, tak? Nie mierzyłem. No, ale lubię takie z domu, bo one wtedy tak się fajnie mrożą, że rzeczywiście są takie twarde i wydaje się, jakby starczyły na dłużej. Ale no tam w sklepie za nic w świecie nie ma minus 18 stopni. To tam, nie wiem, na oko bym strzelał z minus 5, minus 4. Nie wiem, nie pracowałem. Mimo, że mamy naszą stację, ale no dalekie od tego, co
kiedyś tam przerabiałem, jak trzymaliśmy na przykład na studiach taki mocniejszy kefirek w lodówce minus 18 stopni, no to było zmrożone, tak? A minus 28? To aż bolało spożywanie tego, czy trzymanie w ręce. Ekspert od lodu. Poznaj słucha, Poznaj patrzy. No właśnie słyszałem, że rataje to słyszały, znaczy rataje nasłuchiwały, jak to te poty ciekły w ostatnich dniach. Ja wolę też lody wrzucić do zamrażarki niż jeść takie ze sklepu. No właśnie one są zupełnie inne, tak? Tam no... Te ze sklepu to równie dobrze mógłbym sobie kupić Kinder Mleczną Kanapkę i to jest mniej więcej ten poziom twardości loda ze sklepu. Więc... Cóż mogę powiedzieć? Najlepsze lody tylko w domu, tak? A, najlepsze lody i tak z maszyny. Kurczę, no tak. Coś w tym jest. Te z maszyny, one tak jakby, nie wiem, były dodatkowo napowietrzone, czy znaczy o takich włoskich mówimy, nie? To właśnie z takich miękkich to włoskie to są spoko też, no. Rożków nie lubię. Ja wiem, że... podpadam może teraz wielu osobom, ale jakieś, nie wiem, rożki nigdy nie przemawiały do mnie. Ale za to taki włoski z maszyny, jeszcze tak dobrze zrobione, że tak trochę wodę czuć. Lody są niedobre, tylko sorbet, ale sorbet to nie lód. Chociaż no dobra, no. Jadłem kaktusy, one są takie bliżej do sorbetów niż do lodów. Kumpel miał taką zamrażarkę, że w Alko się kryształki. No to my właśnie na studiach mieliśmy, to chyba Samsung jakiś miał tam opcję takiego mega mrożenia, że można było na jakiś czas, na kilka godzin włączyć chyba minus 28. No to jak się z tego lało coś takiego 40%, to faktycznie, no może kryształki nie, ale tak gęsty, taki likierek się robił. W marketach jest nawet do minus... A nie, no to w marketach tak, tam jakieś tam jak sam gdzieś wyskoczy do Carrefoura czy Auchan, no to tam to strach otwierać. I tam rzeczywiście czuć ten mróz. To potwierdzam, ale chodzi mi o takie sklepiki, takie osiedlowe, tak, to większość to jest tak, że no wyleża było poniżej zera, ale to nie są jakieś rekordy. Muszę kiedyś zobaczyć, bo oni chyba tam mają jakieś te... Chyba mają gdzieś te lodówki, jakieś tam wskaźnik, jaka to jest temperatura czy coś. Teraz tak sobie myślę. Dzięki. Ilu jeszcze was? Naprawione samochody, czyli samochodów teoretycznie już nie musimy naprawiać. Zatankowane, o idealnie. To rzeczywiście nam to przyspiesza tankowanie, ten dodatkowy dystrybutor. To jest dobra wiadomość. Leci. Cyk. No i biznes się kręci sam, tylko fajnie by było mieć pracowników do czegokolwiek. Amelka posprzątała? No coś tam sprząta chyba. Nie ma co na nią narzekać też jakoś wyjątkowo mocno. Powinno być od minus 18 do minus... No tak, tylko właśnie mówię. No, doświadczenie mi pokazuje, że minus 18 to jest naprawdę zimne. Powinno być naprawdę zimne. Oj! Mamy cię. Co to jest? A, lepsza dekoracja, tak? Czyli dorobiliśmy się czegoś nowego. Sukces. Wszyscy do toalety. I nie płacą, tak? W marketach to jak się wejdzie między alejki lodówek, to będzie prawie niższa temperatura niż takie lodówki w sklepiku. No, ale to faktycznie nieraz jak w ogóle jak się otworzy tę zamrażarkę, to znów się spotykamy. To można poczuć ten piękny chłód. Moment, zmyjesz mu, staśmy. Pretty much what I ask for.
Czy agregat lodówki ma włączyć 3 razy na godzinę, a 7 razy to jest oszczędność, więc się nie dziw, że ledwie 5 stopni poniżej zera. No, znaczy, no, zakładam, że to wynika z jakichś oszczędności. Zakładam też, że jeżeli te lody mają w miarę tam zejście, no to to nie jest problem, no bo... Sprzedaw w przeciągu tygodnia, to... Zresztą inaczej, jakby to był duży problem, albo im by nie schodziły, to prawdopodobnie byśmy częściej słyszeli o jakichś salmonelli czy innych problemach. A nie słyszymy o tym. Czy graliśmy w Deathloopa? Mamy nawet serię na kanale. Deathloopową. Ja wiem, że już mieliśmy nie naprawiać w garażu niczego, ale to jest fajny pieniądz. Co ci to guma. No to wymieniamy 50 dolców na... O, ale Amerka ładnie posprzątała garaż, podoba mi się. Deathloop mi się podoba. Mocno, nie wiem, czy bym nazywał grą roku, tak jak to gdzieś tam niektórzy... No, IGN chyba dało 10 na 10. Patrząc na to, że nie wszystko może tam działa idealnie, to może nie 10 na 10, ale na pewno gra, w którą warto zagrać, szczególnie jeżeli ktoś lubi motyw pętli. Tak, to tam się bardzo fajnie rozwija on w Deathloopie. A jestem fanem pętli. Co jest dla mnie dziwne, bo myślałem, że nie będę tego lubił, ale... przerobiliśmy trochę tych pętli i to w ostatnim czasie. Dużo tego, czy to... Aha, zaczekaj na zamówienie. Czy to Returnal, czy 12 minut, czy wcześniej Play Moon Crash. I wydaje mi się, że to nie jedyna pętla, jaką mieliśmy na kanale. I to naprawdę jest motyw, który można fajnie rozwijać. Tylko też musi być z pomysłem, bo gorzej jakby była taka pętla, która trochę się nudzi. 12 minut było cudowne. Oj tak, to było tak mega fajne zaskoczenie, jeżeli chodzi o gry. Jak my z pieniędzmi stoimy? Można by jakąś ciężarówkę z towarem zamówić, już powoli. Mamy chwilę spokoju, to może zróbmy to. Temperatury na sklepowych lodówkach są ok, ale wszystko rozbija się o jakość tych lodówek. Często się zdarza, że wycieka freon, że się resetuje to chłodzenie na... A to mieliśmy... To na szczęście wymienili w jednym sklepie, ale to przypuszczam, że z tej racji, że już tam pewnie ludzie się ostro burzyli o to. O, a może kupimy sobie do kosmetyków samochodowych jakieś rzeczy? Półki. Kup tutaj na te. Kup to i na gazetki też kup. Gazetki są tanie, widzę. I możemy od razu zamówić produkty. Dorzućcie coś tutaj. Wszystko drogie. To był sklep... Jeden ze sklepów, gdzie w którymś momencie już przestałem brać mleko, bo cokolwiek się tam nie kupiło, to było zepsute. Szkoda kasy, czy szkoda było ryzykować. No jeżeli była świeża, jeżeli trafiło się w dzień dostawy, no to spoko. Ale jak się nie trafiło w dzień dostawy, no to stracone pieniądze. Więc przypuszczam, że tam niejednokrotnie klienci przychodzili reklamować. No i w końcu... Ale trochę zajęło to czasu, nie wymienili te lodówki. Ale w końcu wymienili, tylko się dziwię, że trwało to tak długo, bo... No tam było czuć, że to jest na plusie i to jest mocno na plusie, tak? Zresztą no takie mleko to tam chyba jest, między plus 2 do plus 8 czy do plus 6 powinno stać. Ale tam to było tak, że no... Jak przyszło lato, to... No... Ciężko było stwierdzić, że jest na pewno chłodniejsza od temperatury otoczenia. Jest! Poziom 5, ale nam poszło. Nice! Od 4 do 6. A, to może tak. No, no aż tak na tych temperaturach, tak na chłopski rozum brałem tylko. A jak wiadomo, chłopski rozum to... nie jest zawsze najlepszym doradcą. No dobrze. Skanujemy. Ale czuję, że dzisiaj się chyba nie dorobimy kolejnego poziomu. Jeszcze sobie posiedzimy na tej stacji, żeby tu chociaż te napiwki dobić do 40. Ale tak patrząc na to, chociaż zobaczymy. Może przyjedzie busik imprezowy też jeszcze. Coś się zmieni. Za dużo tych towarów biorą. Jeszcze dostawa czeka przy drzwiach. Dzień dobry. Dostawiec pozdrawia. A, dzień dobry. To tak po serii z Humankind?
Czy po serii z City Skylines, czy po serii z Cywilizacji, czy po serii... Gdzie jeszcze ten sosnowiec się pojawia? Albo gdzie się nie pojawia? 4 lata robiłem w koralu i powiem ci, że nie kupuj lodów w Biedronce. Czyżby coś z głównym zbiornikiem było? Jak w poranku kojota? Dobra. Cyk, cyk, cyk. Musimy jeszcze te półki tam gdzieś ustawić. Cyk, wjechało. Chyba pracownika do noszenia tych kartonów niestety nie będziemy mieli. A jestem jeszcze przyzwyczajony po deflupie do podwójnego skoku. No cóż. Dobra, jedziemy kolega. Win teraz czeka. Nazwałem Loop Heroes motywem pętli czasowej. To po prostu rogalik z typową mechaniką gatunku. No sam nie grałem w ogóle w Loop Hero. Znaczy rozumiem, że tu gdzieś tu w komentarzach coś się przewinęło. Niestety nie grałem w Loop Hero. Staszek chyba tam ostro męczył ten temat. Kolega, kupiłeś chociaż coś? Bo śmietnik tylko dla klientów. Dobra. Dała nam napiwek? Mam nadzieję, że dała. Jest napiwek, dobra. Pasuje. Klient przy kasie. Dobry wieczór. I Dąbrowa Górnicza. A, ale to... Zostaliśmy zaatakowani z południa. Nie, chociaż może jak się postaramy, to może coś tu jeszcze ugramy, tylko tak. Dajcie nam te szafki, półki, czasopisma, gazetki. Kurczę, jakby misia zabrać. Misiu? Chodź, a może on na zewnątrz stać? Nie, misiu nie może na zewnątrz. Misiu będzie taką ozdobą. O, znowu ryba wpadła. Tu będzie odstraszać złodziei. Tam wciśniemy sobie gazetki. Półki. Bo to chyba tu wejdzie idealnie, tak? Co prawda każda jak trochę z innej parafii, ale... Jest ok. A tutaj sprzęt do mycia samochodów. Dobra. Waksy są. O, a te gazetki jak mało się tu mieści. Dobrze, że wzięliśmy takie duże. Brak produktu, brak... no i do śmieci. A nie, podnieś. Dobra, no to tyle chyba w temacie... Ach, najgorzej, blokuje nam przejście. To będzie pilnowało klientów. Sama gra była dobra, ale twórcy dali ciało z aktualizacjami. O! To z czegoś też wiem, że było takie, że... A Valheim trochę chyba na tej zasadzie ma problem, że... Przez chwilę był taki szał, hype na Valheima, ale jakoś tam później tych aktualizacji wychodzą co jakiś czas, bo widzę na Steamie, ale chyba nie ma żadnych takich szałowych od ekipy. Nie stać nas na to. Gdzie jest Amelka? Amelia, co ty robisz? Pensja 3,60 za godzinę, prawie w ogóle nie pracowała. Wypłatę, weź. Wróć i sprzątaj. Nie stara się. Nic o nic. Teraz była duża aktualizacja w Valheimie. No właśnie ostatnio chyba coś na live był mówiony, ale to doszedł jakiś boss albo kilku bossów najlepiej? Jak to tam sytuacja? Jak my to spaliwa jeszcze jest. Spoko. Okej, okay. Zwiększ popularność zdobywając napiwki przez perfekcyjną obsługę dnia. Okej, to też mamy cały czas na bieżąco. O, idzie do pracy nareszcie. Szkoda, że nie może ścian odmalować, ale cóż. Garaż, a to znowu ty. Znów się spotykamy. No i zdrowie. Jest. Nie no, myślę, że dzisiaj w ramach live'a to uda się. Całość. Okej.
Co mu jeszcze dolegało? Opona. O, mamy cię. Nie wiem, po co wracam do tego garażu, ale to tak... Lubię te pieniądze, jakie nam to daje. Bossów nie dali, budynki, żarcie nowe i takie tam. No właśnie, kurczę, zastanawia mnie, a ten nowy biom z pająkami tam miał dojść? Trochę problem tych indyków, które się nagle wybiły. Jak grę tworzy jedna osoba, mały zespół, to najczęściej nie mogą zapewnić jakiejś szybkiej aktualizacji. Znaczy, no będąc przy tych aktualizacjach, jestem mega zaskoczony tym, jak sobie szybko poradzili, bo i tak zaliczyli obsuwę. I to chyba o dobre pół roku, jak nie dłużej, twórcy Medieval Dynasty, tak? Bo przecież tam były pierwotnie zapowiedzi, że chyba już w marcu miała być pełna wersja? Co prawda, nie wiem, czy to opóźnienie nie wynika z tego, że dorzucili więcej treści niż planowali. Tego misia trzeba chyba sprzedać. Bo może być też i tak. Z każdym poziomem rośnie? Kurczę, z każdym poziomem tam się coś poprawia. Dust. Nie wiem, co to da, ale zobaczymy. Na Settlersów. No to są te właśnie problemy, także... Czekamy na Settlersów, czekamy na Kingdom Come, dwójeczkę i jakoś... Nic w tym temacie nie rusza nowego. A, czekają na Settlersów. W ten sposób. Miśki zablokowała. Już powinna się ruszyć. O! Ktoś gazetkę kupił. Kurczę, jaki fanatyk. Albo papier się w domu skończył. Jak się rzucił na te papiery. A jeszcze loda sobie wziął. Okej. Czterech przy kasie? Co, cóż tu się wydarzyło? No cześć. No cześć. Co z Dying Kingdom? No nie dowiedzieliśmy się nic. Więc zakładam, że najbliższe dwa lata raczej ciężko liczyć na Kingdomka. Niestety. Coś jakby tam wypadło. No! Uważaj! Szanuj towar. Settlersi są całkowicie... Właśnie nie rozumiem trochę Ubi, bo przecież... No, The Settlers jak The Settlers. No trochę nakręcili, narobili ochoty, pokazali te tam filmiki, że spoko już się robi. Ale tu właśnie wspomniane na Twitchu, Beyond Good and Evil, to tego nie rozumiem. Przecież oni już taki hype wokół tego zrobili, że już jest, już prawie wychodzi. Już tam przecież daty były zapowiadane jakoś i gameplaye dostawaliśmy i nagle cicho. I tyle. Kosmetyka Valheim. A, tutaj. Zobaczymy zaraz, co tam lamelki słychać, bo widzę, że coś się poziom stacji nie poprawia. Sprząta, nie sprząta dziewczyna. Szkoda by było, jakby miała pracę stracić, nie? Amelia, gdzie jesteś? Już, tu, pracownik. Co jest z tobą nie tak? Rozpocznij rozmowę. Wypłać jej, zapłać całą kwotę i chodź posprzątać na stacji. No co to ma być? Jest tyle do zamiatania i wszystkiego. Nie ma jej, kiedy jest potrzebna. Przyznam, że jak się już człowiek wkręci w tę robotę, to samo się robi, tak? Samo idzie. Dzień dobry, dzień dobry. Przenosimy się z YouTube'a. Witamy tutaj. Bieda, samochody same. Klient przy garażu. Chyba go olejemy póki co. O, Amelia zamiata. No i to mi się podoba. Że wcześniej się obraziła na niedźwiedzia, faktycznie. Ale chyba im więcej towaru mamy na półkach, tym więcej klientów, tak? Nie tylko więcej płacą, ale też i więcej się dzieje. Cenzura tego klienta powinna wyjść, tak? Cyberpunk wszystko zmienił, wszyscy teraz będą ostrożni. Z jednej strony chciałbym w to wierzyć, z drugiej... Nie wiem. Wyszedł Cyberek, a dalej dostajemy gry, które gdzieś, no, powinny być trochę może...
nie tak niedoszlifowane jak Cyberek, ale no nadal gry, które gdzieś tam powinny mieć trochę. No nie ma, nie ma to nie ma. Kup sobie zamiennik. Inaczej, gry, którym warto by było jeszcze poświęcić trochę uwagi, tak? Ale cóż. Cóż to za gra? Gas Station Simulator. Simulator. Tak to wygląda. Battlefielda przesunęli? Na kiedy przesunęli? I New Worlda też przesunęli. No pięknie. No ładnie. Znaczy ani jedno, ani drugie jakoś nie wchodziło w grę u nas, bo Battlefield nie miał singla, a New World był ogromny. Chyba nie byłem za bardzo nastawiony na to, żeby rozpoczynać serię z niego, ale jestem zaskoczony. No, Dying Light też przenieśli, ale to... Jakby nie patrzeć, i to mnie trochę martwi, jakby nie patrzeć, Cyberka też przenosili, to dość często, tak? A skończyło się tym, że i tak zabrakło czasu. Ale tak, no znaczy... Liczę, że ogólnie twórcy powoli... faktycznie tak trochę... Już nie patrząc na Cyberpunka, ale nawet na same oceny na Steamie, no to z tej perspektywy, czy samej premiery, no jednak starają się wypuścić jak najlepsze gry, chociaż no mówię, nie widać tego aż tak bardzo po niektórych wydawcach. Ale przecież ile gier tak naprawdę dostało od potyłku tylko przez to, że właśnie na dzień premiery miała słabą optymalizację. Albo błędy w języku chińskim. Dobra, ile my jeszcze? Tutaj 11 osób i tam przy kasie 23 i będzie Bayer. Nie śpi. No. Czy zagramy w Age of Empire 4? Jak wyjdzie już chyba pełna wersja? Bo mówię, w tym demku, czy nie wiem jak to nazwać. Demko, nie demko. No, w tej aktualnej, no to tam... Nieprzyjemnie cały czas po ekranie jeżdżą napisy, że wersja testowa, przeszkadza to tylko. Teraz się fajnie skupić na grze. Dodaj do koszyka tego, o, tego nie mieliśmy jeszcze. Ciperki też dodaj, alkohol wrzućmy może Fuszona i Amsterdamer. Cigaretę, dajmy premium, bo chyba, a nie, tam ktoś blenda chciał. Lody. Czy w ogóle my pomieścimy to wszystko? O, weź te. Pingwiny. Pingwiny mogą być. Kosmetyka. Oczyszczenia kół, a niech będzie. I gazetki. Gazetek chyba mamy pełno, ale możemy trochę wiadomości. I ile chcą? 500. Tylko czy, no właśnie, nie zmieścimy wszystkiego. To weź jednego pingwina wywal. Dobra, i jedzie. No to dobrze, tak to wrzucimy te towary, to ja nie wiem jak my się z tym obrobimy. Najgorzej jak... Wiadomo, z dyskoteki panowie. Miał być Faraon, też cisza, no otóż to. Znaczy tak samo miało tam od THQ też liczyliśmy na datę, a teraz nawet... Teraz mam wrażenie, że nawet boją się podawać dat. Znaczy, daty. Tak, już ta godzina. Proszę, to emocje. Wchodząc założenie, że lepiej zapowiedzieć grę, ale datę nie podawać, niż podać datę, a później ją przesuwać 4 razy, co w sumie może ma jakiś sens. Panie, bo przy nalewaku już stoją, przy kasie stoją, wszędzie stoją, pod garażem stoją. Czy zagramy w nowe DLC do Nanetera? A Maniter, tak? O to chodzi? Nie, to w Manitera chyba nie. To była spoko gierka, także sobie posiedzieć na live i pograć, ale jakoś fabularnie nie było tam takiego szaleństwa, żeby za wszelką cenę wracać i lecieć z dodatkami. Chyba mamy towar już pod tym, a boję się, żeby nam nie odjechał. Sorry, koleżanko, ale mamy towar do przyjęcia. Ty, dziewczyno, a to może dlatego ona nie pracuje, bo chce wejść? Już idziemy, szefie, spokojnie. Gorzej jak zamkniemy Amelkę później w garażu. Może chciała tu przyjść posprzątać, a my jej tym... Nie, ona skrótów szukała.
Co jest z nią nie tak? Ale więcej towaru. Zmieścimy to wszystko? Znaczy inaczej chyba by nie dojechało tu do nas, ale... No i cześć. To się nazywa fajnie, zatowarowany magazyn. Jak ich nie obsłużę, to wyjdą? Znaczy w którymś momencie tak, tylko chyba wtedy też spada poziom zadowolenia z usług. Pandemia zabiła cykl deweloperski. No właśnie zastanawia mnie, na ile to faktycznie problem pandemii, a na ile to pandemia jest takim wygodnym wytłumaczeniem na wiele opóźnień. Tak? Wiadomo, że zmieniło się w wielu przypadkach sam system pracy, tak? Home office, nie home office i tak dalej, ale... Okej. Okay. Obsługujemy kasę, zamawiamy paliwko i tak życie się kręci tutaj. Ale czy to rzeczywiście te całe zmiany aż taki by miały wpływ wielki? Czy jakby nie było, załóżmy, pandemii, czy cyberpunk wyszedłby w lepszym stanie? To jest pytanie. Dzień dobry. Kolejne takie rozebrane. On chyba to chce pić. Albo nabłyszczyć się. Ciało nasmarować. No i świetnie, okejka. Lecimy dalej. Dlaczego tylko 14%? Amelia znów nam się zepsuła. Co jest nie tak z tą Amelią, że się nie nadaje do żadnej roboty, no? Może warto by było ją zwolnić. Drugi pracownik byłby spoko. Chyba, że mogą... A nie, no chyba nie mogą w jednej przyczepie mieszkać razem. Nice. Klient przy kasie. Klient przy paliwie. Ale dobrze, się kasa rozkręciła nam znów, a musimy jeszcze towar wywalić. Dobra, idealnie. Czyli tak, wrzuć wszystko i to są cigarety, spoko. Przysmaczki, tylko żeby się ktoś głodny nie zrobił. Czyszczenie kółek, więcej gazetek. O, gazetki naprawdę zajmują mnóstwo miejsca, mam nadzieję, że są warte. Tego. To dorzućmy im napoje, jest i... Pingwiny. I mamy wszystko. Dobra. Instrybutor. Pozdrawiam z kanału. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawniej 3070 za 3000. Kurczę, no sam przecież 3080 to... Bolało mnie. Myślałem, że przepłacam jak... 3000, ja bym musiał fakturę zobaczyć, ale 3750? I tak mnie bolało, że kurka, że nie dość, że mogłem kupić 3 tygodnie wcześniej, to za 200 mniej, a w tej chwili? Panie, dawaj drugą za tą cenę, tak. No, niestety. Okej. Okay. Wszystko mamy. I tyle. Okej. Okay. Wolne ręce. Wolność dla rąk. Trzeba zadzwonić po cysternę, a faktycznie, jest tam paliwa niski. Właśnie coś mi chodziło po głowie, że coś by się tu przydało. To będzie cysterna, dobra. To musicie poczekać niestety. Dostawa. Dostawa paliwa do pełna, Kurczę, 648? Trochę to wszystko kosztuje, jak tak. W
faktycznie. Niby zarabiamy, ale to tak... No ale tak w sklepie, tak? Ta marża wcale nie jest taka wysoka, bo się wydaje, że... O, tu nam fajny pieniądz skakuje, tu nam fajny pieniądz skakuje. Jest tej kasy naprawdę sporo, żeby zaraz się okazało, że a, w sumie to i tak to wszystko idzie na zakup towaru. Niewiele zostaje tak, żeby sobie jakąś nową półeczkę kupić, czy powydziwiać z nowymi towarami. Have a nice day. Cyk, paliwka to jest szybka akcja, tylko i tak, ile tu chcę, 15 litrów, to jeszcze jesteśmy w stanie obsłużyć. A z następnym poczekamy, aż przyjedzie cysterna. Mamy co to robić. Czy myślę, The Long Drive? Znaczy, nie wiem, czy jest The Long Drive, nie grałem. Chyba, że chodzi o The Long Dark, tak, to przynajmniej patrząc po pierwszych literach. To czekamy, no właśnie, to jest jedna z tych gier, która się w końcu nie doczekała ostatecznie wyjścia wszystkich epizodów i nie wiem, czy są w produkcji. To jest ta sama sytuacja z The Long Darkiem, jak z... O, co to był ten serial na HBO, taki popularny, co R.R. Martin pisał i nie napisał w końcu. No i zapomniałem. Ale czaty przypomnę, na pewno. Jest to właśnie jak... Gra o Tron! O właśnie, Gra o Tron. Tak, liczyłem na czaty. Nie zawiodłem się. No to The Long Dark to widzę, że to taka Gra o Tron trochę się zrobiła. Też wypuścili chyba 3 epizody, a miało być 5. Ale chyba kolejnego epizodu to już od 2 lat nie mamy. Nie wiem, czy się doczekamy czegoś. Oj, chyba paliwo dojechało, bo słyszę klaksony. Dobra, dobra. Fajnie, kolega, wiem, że trzymasz na klientów. Zastanawiam się, czy mogą nam w którymś momencie odjechać, tak? Że o, za długo stał z tym paliwem, jadę sobie stąd i tyle. Amelia, wracaj do pracy. Nasza droga dziewczyno. Masz wypłatę. No nie, no Amelka jest jeszcze do naprawy, tak? Jeszcze liczę, że coś z nią tutaj da radę zrobić, ale będziemy musieli na to poczekać. Trochę. O! My takie rzeczy mamy? Co to to jest? Wodę kupuję? Ja nie powiem, co w tym ryby robią. Ale dobra. Jeszcze jedna butelka. My mamy gąbki nawet do... Szczerze to nie wiem, czym handlujemy. Albo skąd się tu wzięło, ale okej. Nie, a chciałem iść na rekord 50 udanych i tak to jest. Ta gra jest dość dziwna, ale interesująca. Tak, to jest właśnie najdziwniejsze w symulatorach, że... I tam jeszcze nam ktoś uciekł spod... Nie uciekaj! Dobra, poszło, a ty... Nie uciekaj! No i pojechał. Klient przy kasie, okej. 5 samochodów, 7 klientów przy kasie. I mamy to. Kurczę, szliśmy na rekord, bo zastanawia mnie, czy jest achievement za 50 udanych skanów. No nic, następnym razem. A było tak blisko, za dużo towarów kupuję. To taki trochę symulator Biedronki nam się tutaj zrobił. Cyk, pik, 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 pik. Ciekawe, czy w Biedronce się tak zdarza, że a gdzieś towar nie przejechał. Bo to największy problem jest taki, że trzeba wziąć stąd, przerzucić tu i dopiero do koszyka, a nie, że tu jest ośmy kasa i się przejeżdża przez kasę i do koszyka. No, ale to wiadomo, o co chodzi. No. Oto korekta. Cóż zrobiła? Nie obsługując reputacji garażu też cierpi. No, zresztą mam wrażenie, że z każdym kolejnym poziomem coraz trudniej jest się starać o tę reputację, tak? Bo tak wcześniej nam leciały szybko, tak teraz no te procenty niby rosną, zaraz spadają, później znowu... Jeszcze to jest ten ból, że z pracownikiem, nie można mu raz powiedzieć, żeby sprzątał i później ona już sama, bo ogarniała, że jest to od sprzątania, tylko trzeba codziennie pokazać jej, co ma zrobić. Więc przy garażu, no to jest trochę bieda. Dobra.
Niech się dogazuje. Polecam kupić od razu ręcznik albo jakieś chusteczki. Kurczę, jakie tutaj na napoje. Bardzo dobrze, trzeba się nawadniać. Trzeba się nawadniać. O, klient przy paliwie razy dwa. Bardzo dobry. Klient. Poszło. A, myślałem, że się dymi. Okej. No pewnie, ratujemy życie. Kolejny, o, tym razem rzeczywiście. Trzeba się nawadniać, by mieć się czym spłodzić. Otóż to, otóż to. O, bardzo dobrze, Amelia, tam się zabrałeś za robotę. Kurczę, z lusterkami bieda, ale liczę na to, że nie będą potrzebne. Ale naprawmy ten samochód, bo z kasą bieda. Nie no, więcej niż dwa lusterka mu niepotrzebne, damy radę. Co tu jest nie tak? Lusterko i dwie gumy, okej. Kolego, do apteki trzeba było jechać z tym. To jest amerykański maluch. Ale tu jakby nie patrzeć, każdy samochód z jednej strony ma w lewy moment, który ci... A tu, tu. Ale tamto też możemy naprawić, jakby była potrzeba. Wypakowałem towarów do warsztatu? A bardzo możliwe, to zobaczymy od razu, jak tu już jesteśmy. My zamknęli ten temat. Ale możliwe, że faktycznie gdzieś tam lusterka wcześniej brałem. No właśnie, nie no, maluchy to na wiatr są napędzane, tak? Nie, brak produktów. No chyba nie kupiliśmy, bo bieda była, tak? O, przyszła posprzątać. Jeden klient przy paliwie. Była bieda w tym temacie, że... O, a, wysiada dopiero. Że wszystko było drogie na czerwono. A tam jest mała przebitka, jeżeli jest na czerwono. Ale to zaraz zobaczymy, czy tego dnia już nie wpadły nam lepsze ceny. Jeszcze jedno zalewanko i będzie. I kasy już teraz zamkniemy. Więc świetnie. I będziemy mieli akurat na to spotkanie zamknięte dość długie wyzwanie. Zastanawia mnie, jak sama gra jeszcze, jak będzie długa, bo... Z tego, co widziałem, patrzy w metach, chyba maksymalnie jest 10 poziom stacji do osiągnięcia. A mamy już 5. Ale znowu te kolejne poziomy mogą być dużo dłuższe do zrobienia. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jak to się zakończy? Czy kryje się za tym jeszcze jakaś fabuła? Serniczek? Ale bez rodzynek. Pies! Bez rodzynek. Jeszcze jeden. A co, żeby na jutro też ciasto zrobić? Popieram! Dawać, czwórka przy kasie? A miałem kupić moment. Czekajcie, ludzie przy kasie. Tylko że jak weźmiemy teraz dostawę, no to wszystko jest pieruńsko drogie. Miałem beka oglądając Amerykanów szukając bagażnika z tyłu. No. Nieprzyzwyczajeni, tak. Też zakupiłem tę grę, świetna jest. No coś mam w sobie takiego wciągającego, nie ukrywam. Co prawda następny live kiedy? We wtorek nas czeka dopiero. No cóż, się żegnać. Ale cóż, trzeba sobie też jakieś zostawić smaczki na później. Skana ogarnięte. Klient przy garażu. Niestety, ludzie przy kasie, musimy was tu zostawić. Super, super. Wlewamy tu. O, czekamy. I maluszek będzie nam kończył wyzwanie. Nareszcie, tak? Zadanie zakończone. Ulepsz swoją stację do poziomu 4. No dobra, to jeszcze możemy zrobić. Dla wytrwałych. Nie po to tu siedzieliśmy tyle czasu.
Ale no, Janusza to zatrudnimy na kolejne, ale... Nagroda za wyczekane, tak? Ulepszenie stacji. O nie! Akurat impreza wjechała! Poziom wyżej. No to nie, no musimy obsłużyć imprezowy bus. No to dajecie. Jest wysprzątana stacja na szczęście, więc... Damy radę chyba. Idziemy na rekord. Nowy e-mail? Odbierz telefon? Mamy imprezę do obsłużenia. Wow, super. Wjeżdżają, jest dobrze. Panie szybko, bo tu na zakupy idę. Do toalety, któryś nie chce? Może? Zasłaniam kamerą statystyki? Nie, a może po live'ie? Ale to, aha, to jak wysprzątane, ale faktycznie dobrze by było je pokazać. Okej, okay. Już jest dobrze. Któryś do kasy albo coś, czy tylko oglądać? Faktycznie musimy odpalać Amelkę do sprzątania, bo widzę, że coś się tutaj zaczyna dziać niedobrego. Wypłata. Tylko Amelia trochę chyba bez sił jest na sprzątanie, ale no chodź. Technoludki wpadły. Już jesteśmy przy kasie, no to zaczynamy. Co nie za... 13 produktów! No może rzeczywiście trzeba było Amelię tutaj na kasę zatrudnić. Tak na przyszłość to chyba warto będzie na... Znaczy mam nadzieję, że trafimy na pracownika idealnego do tej roboty. Przy imprezowym busie to chyba sprawdziłby się lepiej niż my. Dopiero pierwszy klient. Będzie napiwek? 57, nie wiem. A, $5 na piwko, nie wiem, dużo, niedużo. Nice. Panie, a ze spryskiwaczy, do spryskiwaczy nie chcesz? W promocji mamy aktualnie. No wszystko w sklepie jest aktualnie w promocji. Nie chcesz? Cokolwiek. Może nie najgorsze, tak? Tylko przydałaby się opcja... No kolego, to chyba nie jesteś z imprezowego busa. Przydałaby się opcja, żeby jakieś wyzwanie mieć na te... Tutaj sprzedane rzeczy. Ale okej, okay. Przynajmniej jak zadzwonimy do wujka albo wujek do nas zadzwoni, to będzie... To będzie... Lekcja miłości? Nie, to będzie zadowolone z utargu. Nie, no nie jest źle. To przy muzyce sobie pracujemy. Ale wjechali idealnie na to, żeby przeciągnąć nam live'a. O, proszę, promocję na promocję. Toż to właśnie, mamy promocję na promocję, nad promocję. Dajesz. Jak się w ogóle nasze tempo zwiększyło, już mamy 3,23 sekundy, gdzie pamiętam, że startowaliśmy od 4 chyba. No nic, wyrabiamy normę dla Bożenki, czy kogo tam zatrudnimy. Nice, nice, nice. Ciekawe, czy jest jak w Tupoincie, że jak obsłużymy wszystkich, albo jakąś tam większość, to dostaniemy jeszcze dodatkową... kasę. I pytanie, czy nie gra za głośno, jak oni wjeżdżają. No ilu jeszcze tego? 9 klientów przy kasie. A my mamy telefon, i paliwo, i maila. Czy ja nie zamawiałem jakiegoś towaru? Nie, chyba nie zamówiłem na szczęście. To by była tragedia, jakby teraz ciężarówka stała z towarem. Nice. A może już do domu? Koniec imprezy czy coś? O, ten... Znaczy najlepsze jest to, że chyba wykupili cały towar w sklepie. Nie wiem, czy coś zostało na półkach. Takie... Skąd oni wzięli ten towar, to ja nie wiem. Co jest? No przecież było... Ach, spadło coś. No i to jest najgorsze. Nie będzie napiwków. No. Do widzenia. Czasem lepiej mieć mniej towaru. No oni tak, tak. Nie no, wskaźnik z... Mamy takie czas... No i znowu wypadło! Syfem, tak? Ale jak oni ten towar układają specjalnie? Co z naszym napiwkiem?
No autentycznie wykupili chyba wszystko, co mieliśmy na półkach. A nie, ale jakiś biznes dobry z tego to musi być. $1.72, to już dużo lepiej, jakby nam podjechali i na te wytrychy to ogarnąć. Czyżby ostatni? A już cię mamy tutaj. Tak, chcieli nas skusić, żeby gazetkę podnieść specjalnie. Ale mówię, dużo lepiej już przyjmować zwykłych klientów i po prostu z wytrychem do ich samochodów wjechać. To jest taki lepszy biznes. Bardziej opłacalny, o może. Zarobiliśmy coś... A nie, muzyka jest z gry. Znaczy, całkiem przyjemne, tak? O, już trzech przy kasie tylko. Mamy to. Nie mogli wjechać, jak mieliśmy zadanie do wykonania, to sobie gdzieś ukryci siedzieli. Ale chyba ostatni. Wow, super. Ktoś tu jeszcze tanecznym krokiem wbija do nas? Ciekawe, czy w jakiś awesome. Sposób będzie wytłumaczone, skąd oni wpadli, tak? Rytmicznie przesuwają się w kolejce. Nie, w ogóle to by było piękne, jakby to była muzyka ode mnie. Okej, okay, great, dobra, ogarnęliśmy to. Jakby to tutaj była nasza muzyczka, a ludzie by tańczyli w jej rytm w grze. Dobra, mamy to. To. Mamy też i to. Ulepszyłem w końcu stację. A, ulepszyliśmy stację. I dzięki temu mamy telefon do odebrania. Lepiej się pospiesz, coś mrocznego wisi na horyzoncie. To brzmi jak coś konkretnego. Więc myślę, że... No. Myślę, że za coś konkretnego zabierzemy się już na spokojnie w czasie naszego kolejnego live'a. Czyli wszystko pójdzie zgodnie z planem. To już dopiero we wtorek. Nie lubię tych przerw między sobotą a wtorkiem, jeżeli chodzi o live'y, ale to chyba za bardzo nie ma jak tego pogodzić, tak? Ale to zawsze jest taki ból, bo jak mamy dzień przerwy, no to jest spoko, ale jak wjeżdża przerwa dwudniowa, no to tak, Ale za to w tym tygodniu trochę live'ów będzie, no bo mamy live'a we wtorek i później jeszcze będziemy mieli w środę z Lenovo, tak? Następne zadanie niezbyt się spodoba. O kurcze. O kurcze. Aż się boję, nie wiem czy... Nie, to chyba wolę zostawić do następnego live'a. Nie psuć sobie humoru. Boję się tego, co to może być. Tak, no przypuszczam, że sporo roboty, no ale... Liczę, że będziemy mogli sobie wykupić tam nowego pracownika. W ogóle poszerzyła nam się stacja, to jest fajne. Nie, fajne, że trzeba to przestawiać trochę. Chociaż nie, to teraz lepiej by było tu chyba poustawiać. Dowiemy się wtedy, czego od nas chcą. Może zmieni się zdanie na temat gry. Może to takie zadanie, które powinienem podnieść, żeby już... A, dobra, to już nie. Dobra. Niebowano. Bo to jest jak w tym filmiku. UFO party! Czy jak to tam było? Jakoś tak. Dobra. Bo tutaj się nigdy ta robota nie skończy. Zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze jest jakaś kasa do zdobycia i tak dalej, ale tak sobie teraz myślę, jak mieliśmy ten wymóg, bo zastanawiałem się, jakby nie podnosić telefonu, tego pierwszego telefonu dwójka, do momentu, aż nie zarobimy 5000, mielibyśmy wtedy te 5000, żeby go opłacić. No to co by się stało, ale patrząc na to, jak długo się te 5000 zarabia, to chyba byśmy się nie doczekali. Według mnie to, że wydaje teraz dużo symulatorów, trochę przeszkadza na przykładzie Drug Dealer Simulator, w którym na update czekamy już dużo czasu. W międzyczasie dają posty z jakimiś memami. Czy najgorsze jest to, co strasznie nie lubię Early Accessu, tak? Tutaj dlatego też doceniam, że w sumie dostaliśmy gotową grę. Ciężko powiedzieć, jak jest dużo zawartości, patrząc na cenę 65 zł aktualnie na premierę. Z drugiej strony, no jesteśmy już w niej ponad 6,5 godziny. No, symulatory też inaczej się na to patrzy, bo jednak to są powtarzalne zadania. No, ale nie wiem jeszcze, jak dużo tu zawartości się przed nami skrywa.
No cóż. Wjechało, wyjechało. No ale najgorzej właśnie, jak wiesz, do taki early access i... Później trzeba czekać nie wiadomo ile na wyjście pełnej wersji. Jak już wychodzi pełna wersja, to już w sumie to tak nie ma takiego zainteresowania. To trochę też z Rustlerem tak było. Bierz telefon. A co jeżeli ktoś uciekł, bo powiedziałem, że nie odbierzemy telefonu. Znaczy... Dobra, odbierzemy... Znaczy no chcę wiedzieć czym się... Może tak, może z czym się zmierzymy. Sprawdźmy to. Albo inaczej, zobaczę ilu nas jest. Kolego. A, bo to może niezaliczone, okej. Okay. Jeżeli uciekło nas trochę osób. W tej chwili wygląda. 645, no dobrze, to jest grupa, gdzie nie będzie w Polsce. To jest naprawdę solidna liczba, więc okej, okay, to też w podziękowaniu. Podniesiemy telefon, zobaczymy, co to będzie za wyzwanie, które rzeczywiście ma nas tam zasmucić. No bo Jaszek. Ale może tak, najpierw zapiszę, w ogóle dzisiaj nie zapisywaliśmy, to by była bieda, jakby nam wysypało grę. Odbierz telefon 7. I will say it straight. I need a favor. Damn it. Guess it's that time of year. Better hide, kiddo. I will call you later. Just one thing. Clean up the sand piles when the storm is over. They might cause some issues. No pięknie, burza piaskowa. A możemy chociaż zamknąć drzwi? Czyli rozumiem, że będziemy mieli po takiej burzy mnóstwo piachu tutaj w okolicy. Nie wiem ile to potrwa, ale pewnie będzie co sprzątać. Zastanawia mnie jak budynki na zewnątrz będą wyglądały i czy Amelka jest już gotowa na to, co ją tutaj czeka. Sprawdźmy maila w międzyczasie. Burze piaskowe. Bratanko, wygląda na to, że nazwa twojej stacji zemści się na tobie. Założyłem, że wiesz, na co się pisałeś, ale może jednak przyda się moje przypomnienie. Przyznaję, sam zapomniałem o sezonie burz piaskowych. Mam nadzieję, że nie wykraczę niczego złego. Tak czy inaczej, nastał sezon burz piaskowych. Mogą ci się one przytrafić częściej niż myślisz. Niestety, tak jak nie udało się nam im zapobiec lata temu, tak też nie mamy na nie rozwiązania po dzień dzisiejszy. Będziesz musiał jakoś przebrnąć przez tę burzę i posprzątać to, co po sobie zostawi. Jak zdarzyłeś się już przekonać, ograniczona widoczność jest najmniejszym problemem. Większym jest piasek, który burza przyniesie ze sobą. To oznacza poproszenie starego rudego o pomoc. A jeżeli brzmi to za prosto, pomyśl o tym jak o ciągu zależności. Piasek oznacza rudego, rudo oznacza potrzebne paliwo, a paliwo to twój majątek. Wybacz, tutaj niestety ci nikt nie pomoże. Powodzenia. Aj, no to już rozumiem, w czym problem, tak? Czyli... Sprzątanie jak sprzątanie, ale będziemy musieli rudym jeździć i pioch usuwać co chwilę. Pewnie z miejsc, które gdzieś tam wcześniej kupiliśmy, tak? No dobrze, o, zadanie zakończone, odbierz telefon. No to dobra, idziemy odebrać telefon. Trochę faktycznie zaczyna mnie to martwić. Ile tego piachu nawieźli, ale parkingi działają. Zobaczymy. Klient przy paliwie musi poczekać. No i co, wujek? Finally. It's over. Where was I? Oh, right. I need your help, and we have to be fast about it. Little Birdie told me that someone is passing through Route 66 with quite valuable cargo. You know how to lockpick, right? Just crack open a few trunks. Of course, you don't have to participate. I've got other ways of getting what I need. But don't you want to make your uncle happy? No dobra, kurczę, i teraz największy problem, bo mamy zadanie na wytrychy, na czas i boję się, że zanim my się powitamy, rozgadamy, no nie ma jak się do tego zabrać. To zróbmy jeszcze szybko wytrychy i kończymy. Nie no, to powinno pójść sprawnie, a nie chciałbym zostawić na następnego live'a, bo zanim się wtrybimy, to mogłoby... Co się stało? Myślałem, że kolega nam uciekł. To mogłoby się okazać, że nie wykonamy tego zadania.
A później te następne już, które tam się wyświetla, czy obsłużenie klienci i tak dalej, no to sobie już zrobimy następnym razem. Autentycznie, tak? Więc chcę zobaczyć jeszcze, jak to opcjonalne tutaj się prezentuje. O, prawie. Mamy. Klient przy garażu, po co? To najlepszy biznes w tym miejscu właśnie się dzieje. Jeszcze tutaj przy paliwku. No, dajesz. Tak dziewczyna się wlewa, bo my gaz chcemy, tak? Bo to on jest zagazowany na bank. Dobra, uj, mistrzowska. No to szybko. O! Czasem te mistrzowskie to niewiele trzeba się namęczyć, żeby coś wyszło. Bardziej w tę? Nie, bardziej w tę. Dobra. Zalejmy to. Już nalewamy. A nie chcesz. Okej, okay. Co? No i poszło. Ile jeszcze? 5 samochodów. Przepraszam, ale musiałem. Dłuższe live to czyste przyjemne. Dziękuję, no. No. Cóż zrobić? Ja też mam tak z tymi grami, że... No wjeżdża coś takiego i zamknij stację. Ale jak zamknąć stację? Nie możemy zamknąć stacji, bo nie przyjadą samochody. A chyba, że to było... Dobra, już rozumiem. Zamknij stację, to było jeszcze za czasów burzy piaskowej. Nie można? Już był raz od... Niech już stąd zjeżdżają. Kurczę, ile można tu stać na stacji? Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze dwa samochody. To akurat jakby pod dystrybutor podjechały, to by było idealnie. Wrzućmy ten śmietnik. Pełny śmietnik razy dwa? Skąd to się wzięło? Czego wy ludzie chcecie tu przy kasie? Po co stoicie? Za czym? Za kim? Dobra, szybko obsłużmy kilku przy kasie. Ile? Na szczęście tylko jeden produkt. Idealnie. Dobra. Następny, następny. Nie wiem, czy w garażu nie możemy z wytrychem wjechać. To też by było jakieś rozwiązanie. O, fan papryki. Bardzo dobrze. No, znaczy nie, no to rzeczywiście tutaj na kasę wleciałem, żeby właśnie tam część klientów wyjechała. Dobra. Weźmy ten worek, wrzućmy i zaraz powinna się zmienić ekipa. A to faktycznie cyklicznie będzie, tak? O, pan policjant chyba nowy przyjechał. Nikt nie chce zalać paliwka? Tak, na szczęście pan policjant nowy. Ale to akurat lubię. Boję się rudego, tak? Że... O, to będzie męczące. Podjechał, ale tam chyba nie jesteśmy się w stanie w to... Kolego, gdzie ty masz na wytrychy? Z przodu? Po co ty czymś takim podjeżdżasz, do czego nie można się włamać? Dobre koło zamontować. No, nie da rady. Próbowaliśmy już wcześniej, znaczy próbowaliśmy. Kilka razy mi się kliknęło źle. O, nice, dziewczyna, dobra. Bez pracowników lipa? No dorobimy się drugiego niebawem. Myślę, że te punkty, które tam mamy, no to właśnie nabijemy dzięki pracownikom dużo sprawniej. Wysłałbym kogoś na warsztat w ogóle. Dobra, mamy. Event ukończony. A, nagroda 100. Znaczy, z perspektywy tej gry to jest nawet całkiem sporo. Ale faktycznie to był losowy event. Znaczy losowy, taki... No nie związany z misjami głównymi, poboczny może. O, tak. Ale kasa całkiem sympatyczna. Dobra, mamy to. Więc, nie przeciągając, okej. Bo to cały czas coś się dzieje, tak? Klient, klientka, przepalił, a właśnie. I jeszcze, cóż tu, burza zła. Panderb, burza zła. Ale jakiego gifa się za to dobrego udało znaleźć? To jest za coś. Dziękuję za wsparcie i tym miłym widokiem na te gify. Nie, bo to naprawdę, nie oderwiemy się, cały czas coś. Chyba zapisałem na coś starego. Okej. Mam taki wypadek tutaj. A nie, jednak jest dobrze. W tym miejscu. A, rudy nie będzie potrzebny, chyba że naprawią. No to by było idealnie. To musimy skończyć. Miniaturkę. A, miniaturkę, ale to na Twitchu pokażę. Faktycznie, to Twitche miały tego. No to na Twitchu jeszcze pokażę miniaturkę. No, to mi się przypomniało, co miałem pokazać, tak? To będzie miniaturka, która miała wskoczyć, jakby Staszek nie uratował sytuacji. To miniaturka do vloga, który się pojawił dzisiaj.
taka profesjonalna, taka graphic design is my passion i tak dalej. Więc, ale to sobie polecimy z tym za moment na Twitchu, a tu już live'a, żeby nie straszyć, bo Staszek mówi, że to jest 18 plus miniaturka, więc żeby nie straszyć naszego live'a. No. No. Więc widzimy się we wtorek chyba, że coś jeszcze na po drodze wyskoczy, ale bardzo dziękuję za te dzisiejsze atrakcje przed live'em na vlogu i w czasie live'a, bo no, przypominają mi się lata, gdzie tam wskakiwały małpeczki, czy wskakiwały w zeszłym roku. Właśnie to jest ten sierpień, wrzesień taki zawsze szczęśliwy, że wychodzi nam symulator, który niespodziewanie chwyta. W tym roku Gas Station, rok temu Medieval Dynasty, 2 lata temu małpeczki. To jest idealny czas na symulatory. Jaki symulator wychodzi w przyszłym roku? Sierpień, wrzesień, tak? Zobaczymy. Więc dobrej nocy życzę. Raz jeszcze dobrego dnia, jeżeli to powtórka, chociaż no wyjątkowo długa tym razem wyszła. No cóż, czasem tak bywa. Mam nadzieję, że to nie jest wielki problem. Więc dobrej nocy, dobrego dnia. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej. No, małpeczki live'y były. Kurczę, no ciekawe, że nie zabierają się za kolejną część. No ale cóż.